Ja bardzo serdecznie Państwa wszystkich witam na naszym pierwszym po-covidowym publicznym spotkaniu w gościnnej sali SWS-u. Jest to spotkanie z panem redaktorem Piotrem Gursztynem. Dzień dobry. A poświęcone jest jego znanej książce czy Pakt Polska-Niemcy był możliwy. Chodzi oczywiście o Pakt Polska-Niemcy w 1939 roku. I nie będzie tu żadną tajemnicą, jeśli powiem, że nasze środowisko jest żywotnie zainteresowane wszystkim, co wiąże się z szansami i przyczynami sukcesów i klęsk narodu polskiego, a wrzesień 1939 roku jest takim wydarzeniem, które chyba będzie dyskutowane. Ja to już kilka razy powtarzałem, dokąd będzie istniał naród polski, będziemy o tym dyskutować. I na pewno też nie jest to nasza ostatnia tego typu dyskusja. Czy były alternatywy? W konwencji zrobilibyśmy to takiej, że w kilku krótkiej wypowiedzi nasz gość przedstawi swoje, powiedzmy, główne tezy i potem już będą pytania Państwa, które będą tą dyskusję jakby rozwijać dalej. Ja zakładam, że co najmniej część z Państwa tą książkę jednak czytała, zresztą tutaj nawet jakiś egzemplarz widziałem. Tyle tytułem wstępu. Proszę bardzo, głos oddaję naszemu gościowi. Dobry, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu, że poświęciliście swój czas w piątek wieczór i to latem, zbliżającym się latem, w taki ładny dzień na moją skromną osobę. Książka jest o tyle najmniej ważna, że ją napisałem kilka lat temu. Gdybym miał ją pisać jeszcze raz, no to bym tam dopisał 20% czy 25% więcej, ale generalnie w tym samym sensie bym podtrzymał to, co twierdziłem wcześniej. Tytułem wstępu powiem tak, no jak kiedy jakieś 8 lat temu zaczęła się publiczna debata na ten temat z tezą, że trzeba było iść z Niemcami, ja to zupełnie lekceważyłem, bo uważałem, że to jest taka głupia zabawa, w tym sensie, no po prostu ludziom się trochę nudzi i stawiałem absurdalne tezy. Sam uważałem, że nasz czas każdego z nas jest zbyt cenny, żeby bawić się w takie głupoty. Po prostu historia jest moją pasją mojego życia, więc lepiej się uczyć i poznawać, zdobywać wiedzę i czytać wartościowe rzeczy, niż uczestniczyć w takich pseudointelektualnych zabawach. Po pewnym czasie zauważyłem, że to zjawisko narasta i to jest coraz poważniejsze zjawisko i tak nadal uważam, to jest poważne i bardzo niebezpieczne zjawisko. No, dlaczego? No tak. Będę miał czas i Państwa to zainteresuje, to powiem, dlaczego uważam to za coś więcej niż tylko folklor. Natomiast, jak rozumiem, pytanie tutaj Tomasza brzmi, dlaczego uważam, że nie było możliwości porozumienia się z Niemcami. Dlatego, najskrócie mówiąc, tych powodów jest wiele, pewnie nie wszystkie wymienię, o jakimś jak zwykle zapomnę, że wcześniej Polacy uważali, że nie było możliwe. No i to jest pytanie, czy uważamy za tę... Weźmy chociaż 35 milionów obywateli, ale powiedzmy te 20 parę milionów etnicznych ówczesnych Polaków za idiotów. Od lewa do prawa wszyscy uważali, że to było niemożliwe, bo jeśli weźmiemy nie tylko sanację, która rządziła, ale też partie opozycyjne od PPS-u, przez ludowców po endecję, no to ich zdanie było twarde nie. Czy konserwatystów tych takich dookoła sanacji krążących, typu Stanisław Cacmackiewicz, wbrew temu, co on później pisał, to nie też. No. Gdy ktoś mówi, ktoś zagraża naszej suwerenności, no to mówimy nie, no bo to jest jakaś tam podstawowa, fundamentalna dla nas rzecz. Łącznie, nie wiem, z partią umiarkowaną, ówczesną ukraińską UNDO, która też poparła rząd polski oficjalnie, choć pewnie nie musiała, czy nie wiem, konferencją Episkopatu Polski, która w maju 1939 roku wydała dokument popierający rząd w jego działaniach na arenie międzynarodowej i nad wzmocnieniem armii. Czyli widać, że to po prostu to było powszechne stanowisko całego narodu, można powiedzieć. Zresztą też, jak tutaj Tomasz mnie zaprosił na to spotkanie, jak się zastanawiałem, co tutaj mam powiedzieć, no pewne rzeczy mówię cały czas, ale przyszła mi taka myśl, która do tej pory mi nie przyszła. Pewnie każda osoba, która interesuje się historią współczesną Polski, przeczytała jakieś dziesiątki czy setki wspomnień tam, powiedzmy, ludzi, którzy przeżyli 1939 rok, przeżyli wojnę, czy przeżyli na przykład stalinowskie więzienia, czy później. W tych wspomnieniach ci ludzie, jedni szczerze, drudzy mniej szczerze, ale opisywali na przykład, nie wiem, jakieś debaty. Co oni sądzili na temat bieżącej współpracy. I na przykład, nie wiem, ci, którzy siedzieli w tych więzieniach stalinowskich, dyskutowali, czy wcześniej w obozach niemieckich dyskutowali nad
tą wcześniejszą Polskę. Oczywiście na przykład jest tam ogromny żal do sanacji, że nie przygotowała Polski odpowiednio, że Polska była zbyt biedna, że armia była zbyt słabo przygotowana, ale ja nie pamiętam, może było, ale jeśli to tak, to margines, żeby ktoś narzekał, a wtedy trzeba było dogadać się z Niemcami. Znaczy ówcześni ludzie tego nie mieli. To też jest na przykład takie moje osobiste też doświadczenie. Ja się urodziłem 31 lat po wrześniu 1939 roku, 25 lat po zakończeniu wojny, czyli miałem jeszcze to szczęście spotykać się z ludźmi, czy być wychowywanym, jak na przykład przez moich dziadków, którzy w roku 1939 byli dorosłymi, świadomymi ludźmi, dojrzałymi, świadomymi ludźmi, których wojna już było wiadomo, co będzie kosztowała, że oni utracą nie tylko, że mają, odpowiadają za swoje dzieci. I wśród tych ludzi, najczęściej bardzo prostych, ale nie tylko, bo spotykałem na przykład nie wiem, żołnierzy czy oficerów z II wojny światowej. Oni też mieli bardzo różne opinie na wiele spraw, ale w tej kwestii to dla nich to była sprawa oczywista. No, to było normalne, że Polska powiedziała nie i że się broniła. Więc stawianie teraz tej tezy, że trzeba było się dogadywać, no, w sensie takim ahistoryzmem, jakby to powiedzieć, kontrpsychologicznym, że wbrew woli narodu, jak się z kimś, jeśli jakieś państwo podejmuje jakąś decyzję, no to musi być to jakoś ugruntowane w woli tego narodu. No i teraz możemy tutaj tak przejść do pewnego szczegółu, że powiedzmy władza sanacyjna, a teraz pamiętajmy o bardzo ważnej rzeczy, kto rządził ówczesną Polską, bo taki jest bardzo częsty zarzut. Beck skazał nas na katastrofę. Kim był Józef Beck? Ministrem spraw zagranicznych. Czy w jakimś kraju minister spraw zagranicznych jednoosobowo podejmuje decyzję za całe państwo? Nie. Ówczesną Polską rządził, można powiedzieć, jak się mówi, triumvirat, a jak jest 5 osób, to jest kwinkwewirat chyba. Kwinkwewirat, tak. Marszałek Śmigłyryc, prezydent Mościcki, premier Sławoj Składkowski, bardzo dużo miał do powiedzenia wicepremier Kwiatkowski i wreszcie Józef Beck, ta piątka rządziła. I gdyby ta piątka się dogadała jakimś cudem, moim zdaniem, co było niemożliwe, ale powiedzmy jakimś cudem, no dobra, ustępujemy Niemcom, to prawdopodobnie byłby bardzo możliwy wariant jugosłowiański 1941 roku, czyli przewrót wewnątrz samej sanacji, że sama sanacja by po prostu dokonała przewrotu, bo ani wojsko by tego nie chciało, ani te struktury sanacyjne by nie chciały takiego porozumienia. Więc z tego powodu było niemożliwe. Drugim powodem, no to są oczywiście okoliczności zewnętrzne. Jest takie właśnie twierdzenie, no, że Niemcy tego chciały. A według mnie przebieg okupacji po roku 1939 był dowodem, że tak Niemcy tego nie chciały. No bo ten typ polityki, która była prowadzona na terenie Polski, nie był jakiś tak, że Niemcy były zmuszone do prowadzenia tego typu polityki. Mówię tu o terrorze i totalnej eksploatacji kraju. Mogli prowadzić tę politykę taką okupacyjną, prowadzili we Francji, która w optyce tych tak zwanych rewizjonistów, realistów była głównym wrogiem, no tego głównego wroga tak nie gnębili, czy nie wiem, czy w Holandii, czy w Belgii. No nie, ówczesne Niemcy były państwem nie dość, że rasistowskim, no to wynikało z ideologii partii nazistowskiej, co do tego jeszcze dochodziły bardzo mocne, takie jeszcze te przedrasistowskie, można powiedzieć, przednazistowskie uprzedzenia wobec Polaków jako takich, jeszcze z czasów Republiki Weimarskiej. One były też wcześniejsze oczywiście, ale powiedzmy Republika Weimarska je ugruntowała, bo kiedy ówcześni Niemcy mówili o hańbie Wersalu i o tym, że trzeba naprawić hańbę Wersalu, to co to znaczyło naprawienie tej hańby Wersalu? Oddanie Niemcom kolonii w Samoa? Czy nie wiem, Eupen Malmedy od Belgii? Czy no może Alzacja Lotaryngia, ale też się za bardzo nie upierali? Nie. Chodziło o te tereny, które Polska zajęła. Oni się poczuli w sposób dotkliwie upokorzeni przez to, jak się czyta niemiecką literaturę, tam trochę ten niemiecki kumam, nie, jako tako, tam piąte przez dziesiąte, ale coś tam rozumiem, jak się czyta niemiecką literaturę z lat 20., która kształtowała niemiecką opinię publiczną na temat tego, co ich spotkało na wschodzie od po roku 1918, czyli to, że stracili na rzecz Polaków Górny Śląsk, Poznańskie, to co nazywali korytarzem, to czuli głębokie upokorzenie. Oni nie czuli takiego upokorzenia, to, że stracili na rzecz Francji Alzację i Lotaryngię. Francja była w niemieckim widzeniu krajem cywilizowanym, często pod pewnymi względami Niemcy mieli kompleks względem Francji. Jest takie niemieckie powiedzenie, jak u Pana Boga za piecem, że, to, że ktoś żyje jak Pan Bóg we Francji. Wie Herrgott im Frankreich. Nie? To jest niemiecki odpowiednik, przysłowie, stare przysłowie, które są odpowiednikiem naszego, że ktoś żyje jak u Pana Boga za piecem. A w stosunku do Polski, my byliśmy dzikusami, irokezami w ich perspektywie. I oni na rzecz tych irokezów
ponieśli takie straty. To bardzo głębokie upokorzenie. Niedawno zresztą wyszła taka książka profesora Kornata, historyka, którego bardzo cenię, na temat tych niemieckich narracji stosunku do narodu niższego cywilizacyjnie, tak to jest zresztą w tytule tej książki. No to warunkowało, że to porozumienie byłoby porozumieniem niepartnerskim, bardzo kolonialnym. No ale ktoś powie, no dobrze, co nam po suwerenności, co nam po Poznańskim i Górnym Śląsku, kiedy chodzi tu o przeżycie. Ale nawet gdybyśmy się zgodzili na wariant kolonialny, jakiś taki pre-PRL, że my funkcjonujemy, to też byłoby bardzo niefunkcjonalne, no bo te miliony Polaków by musiały się na to zgodzić. I co i ta kilkudziesięciotysięczna, nazwijmy to w cudzysłowie, kasta oficerska, wychowywana w poczuciu bardzo wysokiego poczucia własnej wartości, honoru, jak to się wtedy mówiło, pewnej pychy też, no bo to jednak taka duma tej kasty w cudzysłowie, bo bardzo szanuję ten korpus oficerski przedwojenny, też tam panowała. I ta grupa oficerska miała to przyznać, to nie tylko ich dotyczyło. Dotyczyło tych pokoleń Polaków wychowanych w międzywojennej szkole, w tej kulturze masowej międzywojnia, bo ona istniała oczywiście, że oni właściwie musieliby tak przekierować się w zupełnie o te 180% stopni i pójść w inną stronę. To a propos tej niemieckiej polityki okupacyjnej, to mam zawsze takie pytanie. Czy polskie straty wojenne, ludnościowe w czasie II wojny światowej były wysokie? Polskie etnicznie czy... No, polskie etnicznie straty. No już nawet nie chodzi o ofiary Holokaustu. Ale czy polskie straty wojenne, ale też łącznie z tymi, no tak, były tak. Wysokie? Czy polskie straty wojenne, ludnościowe były wysokie w czasie II wojny światowej? Były? Nie, ale... Właśnie, a wreszcie ktoś mi zepsuł mój widz. Dokładnie tak, czyli pan to zauważył. Nie, tak. Polskie straty wojenne były relatywnie bardzo niskie. Ale cała jak tutaj koncepcja idzie w tym, że właśnie przyjęliśmy pewne... Ja to rozumiem. I mieliśmy później tą okupację. Nie, ja to rozwinę. W roku 42-43 na terenie Polski nie toczyły się żadne poważne działania wojenne. Ale okupacja. Eksterminacja. Tak, dokładnie. Polskie straty wojenne są niskie. To jest około 300-400 tysięcy zabitych ludzi w wyniku działań wojennych. Na 35-milionowy naród w warunkach II wojny światowej to jest coś mało. To jest... Rumunia miała takie straty wojenne, a mimo że tam przy 20 milionach obywateli. Ja tu mówię o żołnierzach, którzy zginęli w walce, plus cywilach, którzy zginęli w wyniku działań wojennych typu ostrzał, bombardowania i tak dalej. Cała reszta to są ofiary terroru politycznego. Czyli to nie są ofiary wojny, to są ofiary polityki. To jest prawie tam 2,5 miliona obywateli polskiego pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli w czasie Holokaustu. 500 tysięcy ofiar to się szacuje, że to są ofiary polityki sowieckiej, około 100 tysięcy to się szacuje ofiary nacjonalistów ukraińskich, czyli jakieś 2 miliony, kilkaset tysięcy to są ofiary niemieckiego terroru, ewentualnie nie wiem, zagłodzenia, zamęczenia ludzi w czasie robót. Czyli to jest świadomy wybór Niemców takiej polityki. I to jest pytanie, dlaczego w Polsce było, kiedy takie kraje jak formalnie Dania, realnie Norwegia, realnie Holandia, realnie Belgia, realnie Francja też stawiły opór Niemcom, też powiedziały Niemcom nie. Bo do Norwegii na przykład i do Danii było skierowane żądanie wpuszczenia tych wojsk w celu zabezpieczenia ich bezpieczeństwa, neutralności i tak dalej, bo tak Niemcy formułowali. Skądinąd... Nie zabiegało ich sojusz, pytania, może po wypowiedzi. Więc jest pytanie, dlaczego tam była inna polityka, a tu była inna polityka. Albo na przykład, kiedy w roku 41 roku, my to doskonale wiemy, Niemcy uderzyli na Związek Sowiecki, na zachodnich terenach Związku Sowieckiego, myślę, że dalej też, byli witani entuzjastycznie. Po prostu stawiano im bramy, witano, co jest zrozumiałe przez miejscową ludność, także polską, co jest zrozumiałe, bo ta ludność w tę pierwszą okupację sowiecką przeżyła bardzo źle. Jeśli chodzi na przykład o siły nacjonalistyczne ukraińskie, czy niekomunistyczne, w tym nacjonalistyczne białoruskie, one prawie w 100% czy w 100% poparły Niemców. Poparcie ze strony ludności też było prawie że 100%. Pamiętam taką moją rozmowę ze znanym historykiem profesorem Musiałem, który prowadził jakieś badania, Bogdanem Musiałem, to znana postać,
na temat Holokaustu na Białorusi i na tej wschodniej części Białorusi, ja wiem, że to jest dowód paskudny, ale on też coś pokazuje, wschodniej części Białorusi, tej sowieckiej do 1939 roku, w niektórych miejscach Niemcy nie zdążyli przeprowadzić Holokaustu. Dlaczego? Dlatego, że jakieś miejscowe siły, nie wiem, nacjonalistyczne jakiekolwiek, wiedząc, jaki jest stosunek Niemców do Żydów, sami to zrobili za Niemców. I to nawet nie taka intencja, nie była taka, że oni nie lubili Żydów, w związku z tym postanowili wykorzystać okazję, żeby się ich pozbyć. Nie, to intencja była dość jasna, żeby pokazać Niemcom, jesteśmy z wami, jesteśmy tacy jak wy i chcemy być z wami. Może jako odwet. Właśnie to nie była kwestia jakiegoś specjalnego odwetu. Ale profesor Jasiewicz inaczej. Ale to jest pytanie, ja mówię o wschodniej części Białorusi, nie zachodniej, tej, która należała do Polski przed 1939 rokiem, tylko tej białoruską SSR w granicach. Dokładnie tak, to co było częścią sowiecką, gdzieś tam Mohylew, Orsza, tamte okolice. A jak potem wyglądała okupacja na Białorusi i Ukrainie, no to doskonale wiemy. Akurat okupacja na Białorusi była dużo, dużo, dużo gorsza, bardziej okrutna niemiecka okupacja niż na terenie generalnej guberni, mimo kolaboracji wszystkich sił niekomunistycznych białoruskich z Niemcami. Nic im to nie pomogło. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy uznali to za tereny kolonialne, do eksploatacji. Nie znieśli na przykład kołchozów. Dlaczego? Dlatego, że można było łatwiej, kołchozy zostały stworzone po to, żeby chłopom zabierać nadwyżkę produkcji rolnej, zresztą niedowyżkę też, wszystko zabierać, co można. Przy indywidualnej gospodarce tego typu eksploatacja byłaby trudniejsza. W związku z tym nie rozwiązano kołchozów, mimo że ci chłopi sami zaczęli je rozwiązywać. Nie stworzono coś, co Niemcy nazwali Liegenschaftami. Albo druga rzecz, prowadzono tam tak zwane operacje przeciwpartyzanckie. Tylko kiedy się patrzy na raporty niemieckie, jakie były ofiary tych operacji antypartyzanckich, to widzimy, że tak, do niewoli wzięto 4 tysiące młodych mężczyzn, 5 tysięcy młodych kobiet. Oprócz tego zginęło 20 tysięcy partyzantów. Kim byli ci partyzanci? To byli starcy i małe dzieci. Czyli po prostu to były łapanki, tak jak w Afryce, racje, żeby złapać niewolników, bo tych ludzi oczywiście wywożono do Rzeszy, do robót przymusowych. Czyli dla mnie jest to bezpośredni dowód, że ideologia Lebensraumu była ideologią podstawową dla Hitlera. Tak samo zresztą to historycy wskazują, że dwa punkty w programie Hitlera były stałe. Antysemityzm i Lebensraum. I jak zrobić Lebensraum, nie omijając Polski? To znaczy inaczej, co zrobić z Polską, tworząc Lebensraum? Jakieś takie dookoła... Razem z Polską! No, a tylko Polacy jako partner, no, to trochę fikcyjne, no, zważywszy, znając stosunki. No, to miało chodzić. No, a chyba to nie miało chodzić. Jestem przekonany, że nie miało chodzić. Więc tutaj z tą dygresją pozwoliłem sobie wytłumaczyć, dlaczego to nie było możliwe ze względów praktycznych. Jak rozumiem, Tomasz tutaj poprowadzi, ma następne jakieś kwestie. Tak, to znaczy poproszono tutaj mnie o parę pytań, miałbym takie... Taką jedną uwagę natury, powiedzmy sobie czysto źródłowej, tą kwestię, którą tutaj redaktor Gursztyn zwrócił uwagę, wcześniej jest bardzo dobrze opisana w tekście nie naukowym, ale literackim, ale który uważam w pewnym stopniu może uzupełniać teksty naukowe. Mówię tutaj o kontrze Józefa Mackiewicza, która jest tekstem literackim, ale która idealnie pokazuje ten podstawowy problem, to znaczy, że Niemcy, kierując się ideologią, odrzucili sami ofertę pomocy dla siebie ze strony narodów wschodnioeuropejskich i skazali się tym samym sami na klęskę. I reszta, zachęcam Państwa do lektury kontry, która jest, jak mówię, no wielkim dziełem literackim, ale jest także czymś, co pokazuje tą rzeczywistość. Tutaj redaktor Gursztyn mówił o terenach Białorusi i Ukrainy, gdzie wchodzi moment narodowościowy. Ja przypomnę, że jedną z armii rosyjskich, etnicznie rosyjskich, po stronie Niemców, to oni zwerbowali na Briańszczyźnie. Jest to niesławnej pamięci Rona, odpowiedzialna za wymordowanie dużej części ludności Ochoty. Ruska Jałosłowodicielna Narodna Armia, zwana też Brygadą Kamińskiego, dowodzącego nią brygadę Führera Kamińskiego.
I przypomnę, że Brjańszczyzna jest etnicznym terenem rosyjskim, czysto rosyjskim, a po drugie, że partyzantka Rona, bo nie cała Rona się wycofała, tylko tam jeszcze zostały oddziały partyzanckie, trwała do roku 1946. Czyli ta, można powiedzieć, ten antysowietyzm był na tyle duży, że ponad rok po zdobyciu Berlina ci ludzie nadal są w lesie, tak? To też trochę pokazuje, można powiedzieć, jakiego rodzaju szanse Niemcy mieli i zapewne na nasze szczęście tej szansy nie wykorzystali, ale my byliśmy postrzegani jako ci sami Irokezi, co do tej samej kategorii należący, co Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie. Bo to jest ta różnica. My, kiedy mówimy o okupacji drugowojennej, powinniśmy pamiętać, że Niemcy zupełnie inną okupację prowadzili w czasie I wojny światowej na terenie Królestwa Kongresowego. Ona była surowa, bo na przykład eksploatacja gospodarcza była bardzo, bardzo no kolonialna, można powiedzieć, natomiast nie było terroru takiego ślepego, personalnego, nie było eksterminacji Polaków. Co więcej, dali dużo większe swobody polityczne w porównaniu z Rosjanami. Więc to nie jest tak, że oni byli w jakiś sposób zmuszeni, to jakaś implikacja, że to już taką musieli tu prowadzić. To był ich czysty wybór, to był świadomy ich czysty wybór. Ale Tomek tu poruszył jedną rzecz, tu trochę w polemikę wejdę, bo jakkolwiek Białorusini, Ukraińcy, czy narody nadbałtyckie, Litwini, Łotysze, Estończycy masowo poparli Niemców, to ja uważam, że z Rosjanami jest już tutaj pewien problem, który jest to jest dygresja, ale akurat tutaj ta sprawa wynikła, niezbadana. Mianowicie stopień poparcia dla Stalina wśród samych Rosjan. Według mnie on nie był wcale taki niski, jak mamy po lekturze, nie wiem, książek Sołżenicyna. On musiał być stosunkowo wysoki, skoro ta władza się utrzymywała i była zdolna do, pod przymusem, ale to, no nie da się zrobić przymusu przy, nie wiem, 90-procentowym oporze, przy takiej mobilizacji. I to jest taka kwestia, którą ja zmieniłem w ciągu iluś ostatnich lat zdanie, czy Niemcy były w stanie pokonać Sowiety. Według mnie nie były jednak. Kiedyś myślałem, jak czytałem tę książkę generała Andersa, taka znana była książka wydana później dwa razy po roku 89 roku w Polsce, tutaj już u nas. Bez ostatniego rozdziału. Nie. Nie jego wspomnienia, tylko o kampanii rosyjskiej. Kampanii rosyjskiej. I on tam, generał Anders, postawił tezę, że gdyby Hitler inaczej traktował te miejscowe narody, to by wygrał. Według mnie uważam, że chyba by to się nie udało. I to zresztą sami Niemcy to w pewnym sensie w swoich planach wskazują nam na to. No bo jaki był zasięg planowanej operacji niemieckiej w czasie Barbarossy? Linia AA, Astrachań, Archangielsk. I oni tam mieli się zatrzymać i już stać. Tylko że za tą linią to nadal są, to jest cały Ural, to jest cała Syberia. Ural już z dobrze rozwiniętym przemysłem zbrojeniowym i dziesiątki tysięcy, milionów Rosjan, z których da się stworzyć armię. I wtedy ta armia dostaje lend-lease, bo dlaczego miałaby nie dostać lend-leasu? Zapomniał pan o Japończykach, wtedy by Japończycy. A jakoś nie poszli Japończycy. No nie poszli, bo Hitler przegrał. A ja nie jestem przekonany, bo akurat wtedy poszli na południe. Jak to było? Nie. A propos słowa Hitlera, pamiętajmy, że Hitler, który stworzył, jeśli mogę, Hitler stworzył pakt antykominternowski. I co zrobił w sierpniu 1939 roku, kiedy Japończycy walczyli w Mongolii, czy tam gdzieś nad Hauhenhou? Wystawił po prostu do wiatru, nie informując kompletnie Japończyków, że zawiera pakt Ribbentrop-Mołotow. Więc Japończycy wcale się do tego nie rwali. Jakby mieli 100 okazji wcześniej, żeby to zrobić, jakoś tego nie zrobili. Więc i w grudniu zaatakowali Amerykę, kiedy wcale nie 1941 roku, kiedy wcale nie była rozstrzygnięta bitwa moskiewska, nie wiadomo było, dokąd Hitler wyjdzie, ale w każdym razie wszystko wskazywało na to, że wygra. Chociaż wtedy, jesienią 1941 roku, jeszcze przed Moskwą, Fritz Todt, organizator organizacji TOTA, czyli taki, powiedzmy, jak Armii Pracy. Armii Pracy, ale nie tylko, taki po prostu takiego hubu, jak to się teraz mówi, zbrojeniowo-budowlano-infrastrukturalnego. On wtedy powiedział, że z warunkami militarnymi ta wojna jest nie do wygrania. Musimy wyjść z tego metodami politycznymi. Czym to powiedział? No właściwie przegraliśmy tę wojnę i teraz ich dyplomaci szukają jakiegoś rozwiązania.
Jesienią 1941 roku to powiedział. Bo po prostu Hitler rzucił się na cały świat. Jeśli weźmiemy przedwojenne roczniki statystyczne i popatrzymy na wskaźniki produkcji maszyn różnego rodzaju, samochodów i tak dalej, no to nawet zebrana Anglia i Francja z dominiami brytyjskimi miała znaczną przewagę we wszystkich wskaźnikach. Jak dodamy do tego Stany Zjednoczone, to już w ogóle jest kosmos, a Sowiety wcale nie miały... Sowiety miały problem z wyżywieniem własnych ludzi, ale nie miały problemu z ich uzbrojeniem. To było prymitywne uzbrojenie najczęściej, źle wykonane, choć nie zawsze, ale oni tego klepali po prostu x razy więcej niż Niemcy. Niemcy się bawili w te zegarmistrzowskie swoje czołgi, które były świetne oczywiście, tylko że trochę przekombinowane, ale robili tego mało, w małych seriach. I też jest na przykład taki mit wśród tak zwanych realistów, rewizjonistów, że polska armia wyposażona w niemieckie pancer, nie wiem, tam cztery pantery, później pantery, tygrysy, by tam pognała bolszewików het za Ural. Ale jeśli nawet się popatrzy, a to są dane dostępne już nawet, nie wiem, na anglojęzycznej Wikipedii można to znaleźć, co Niemcy przekazywali swoim sojusznikom, Rumunom, Węgrom, Włochom, Finom. Co przekazywali? Figę z makiem. Sprzedawali im małe aptekarskie serie broni, bo po prostu ich możliwości produkcyjne były ograniczone nawet w stosunku do własnej armii. My mamy wyobrażenie, no bo taka jest proporcja, potężnej armii niemieckiej, ale z punktu widzenia ich tych głównych przeciwników to była bieda armia. To była armia, która na przykład, jeśli popatrzymy na wyposażenie wojsk niemieckich, jak mocno ona korzystała ze sprzętu zdobycznego. Ile oni na przykład sprzętu sowieckiego wkłaniali, albo francuskiego jeszcze, zwłaszcza francuskiego, samochodów francuskich. Co to oznaczało? No bo to my się cieszymy, o fajnie, są łupy. Tylko to oznaczały dziesiątki nieznormalizowanych typów, którym potem trzeba, po pierwsze ludzi trzeba przeszkolić do tych nieznormalizowanych typów, po drugie potem trzeba zapewnić części zamienne do tych nieznormalizowanych typów, a skąd je brać, czy co, przestawiać maszyny we własnych fabrykach. Ile typów czołgów mieli Sowieci, ile Niemcy? Ile typów samolotów mieli alianci, ile Niemcy? No po prostu tam było po kilka czy kilkanaście, to jest po kilkadziesiąt. Krótkie serie, najczęściej dobre, ale co z tego, krótkie serie i koniec. Czyli gdyby nasza armia jakimś tam cudem stanęła po stronie Niemców, to by poszła z tym, co miała w 1939 roku. Może byśmy coś tam doklepali. Ale to też jest pytanie, skąd brać kauczuk na przykład przy blokadzie totalnej? No to już nie było kauczuku. No. Skąd brać mangan, wolfram? Trochę Turków można było tam sprowadzić. Ale koniec. Nie ma. Pakt z Ribbentrop-Mołotow dał Niemcom trochę oddechu. Oni rzeczywiście sprowadzali przez Sowiety ileś rzeczy. Albo od Sowietów, albo przez Sowiety ileś rzeczy. No ale potem to się skończyło. Więc wojna się skończyła po 3 latach. I wtedy my byśmy byli ofiarą impetu sowieckiego. Bo jeszcze jest ta kwestia, byśmy zmienili front jak Finowie. No dobra, komu się udało zmienić front w czasie II wojny światowej tak bez strat? Finom, Bułgarom, no bo byli z boku. Rumunom już trochę trudniej, ale też byli z boku. Węgrom się nie udało, Słowakom się nie udało i Włochom się nie udało. Tam stanął front, Niemcy przejęli władzę i akurat dość bez jakichś tam szczególnych okrucieństw, ale na tym głównym kierunku dlaczego miałoby nie być okrucieństw za zdradę? No. Wydaje mi się, że one by były. No ale fakt faktem, nawet gdyby do tego nie doszło, ta polska armia by po prostu podreptała na piechotę z tymi końmi, które były w 1939 roku i z tymi 100, może 200, może 300, niech będzie, czołgami 7 TP na Moskwę. Za grube pieniądze może byśmy odkupili od Niemiec jakieś ze 100 kolejnych czołgów, tak jak Rumuni kupowali za ropę od Niemców sprzęt. No i tak to by wyglądała ta kolonialna nasza, w cudzysłowie, wyprawa. Trochę skaczę, to przepraszam. A, jeszcze jeden wątek. Ja pochodzę z dawnych, to Tomek wie doskonale, z dawnych terenów Prus Wschodnich. W związku z tym sobie trochę poczytałem tej niemieckiej, trochę ziomkowskiej, trochę naukowej literatury na temat losu Prus Wschodnich w styczniu 1945 roku. Gdyby był taki osobny naród Prusaków Wschodnich, czyli tak odseparować ich od Niemców, to 2,5 miliona ludzi gdzieś tak mniej więcej, to byłby to chyba jeden z najbardziej poszkodowanych narodów w sensie strat ludnościowych w czasie II wojny światowej, bo ten sowiecki impet tam wszedł i właściwie co się ruszało, to oni zabijali. W pewnym momencie przestali oczywiście to robić. Przeżyli ci, którzy zdążyli uciec,
potem sobie ci łapali tych ludzi. Ja nie pamiętam, ale to jest około 25-35% strat populacyjnych tej ludności dawnych Prus wschodnich. W tym Mazurów, Warmiaków, tych polskojęzycznych, łącznie z tymi, którzy poczuwali się do polskości. Po prostu wszyscy tam byli Niemcami. To był pierwsze miejsce takiej sowieckiej zemsty. Jedna uwaga, ja się oczywiście w pełni z Rafałem Gursztynem zgadzam, że mogliśmy w przypadku przegranej Niemiec, gdybyśmy byli sojusznikami, mieć granicę wschodnią podobną do dzisiejszej, ale granicę zachodnią, tak, taką jak w 1939 roku. Ponieważ, to świetli ludzie jeszcze. Ponieważ nie byłoby powodów nas rekompensować za straty, tak? No bo przecież bylibyśmy sojusznikiem przegranego, więc po co? A będąc sojusznikiem nominalnym wygranego, jednak były podstawy, by się o coś upominać, tak? Ale ja uważam, że Stalin takiej większej niemieckiej republice demokratycznej, która byłaby pod jego panowaniem, mógłby dać Górny Śląsk, bo jak wiadomo, klasa robotnicza górnośląska, to wiadomo, tradycje SPD i KPD, to trzeba uszanować. Teoretycznie jest to oczywiście możliwe. Natomiast co do szans Hitlera w 1941 roku, no mimo wszystko, jak się czyta te wspomnienia, jestem innego zdania. My wszyscy doskonale wiemy, że broń nie wygrywa wojen, wygrywa wojnę armia. Tak, tylko ta armia. Czyli człowiek, a żołnierze sowieccy w 1941 roku masowo robili dwie rzeczy. Albo się oddawali do niewoli, albo często sami czynnie występowali po stronie niemieckiej, zabijając swoich komisarzy na przykład i z bronią przechodząc na stronę niemiecką. Przecież takich wspomnień, takich przykładów macie Państwo sporo, tak? Wystarczy tak, tylko jest pytanie właśnie, ja tu jednak wejdę w polemikę. Dlaczego w grudniu 1941 roku te dywizje sowieckie, które tam przybyły, które nie, jeśli wiedziały coś o okrucieństwach Niemców, to na zasadzie propagandy sowieckiej, czyli ci ludzie czytali to tak, że tak powiem, na pół o tych okrucieństwach. Myślę, że ta propaganda jeszcze wtedy też dużo nie wiedziała, część wymyślała i tak dalej. Nagle zaczęli dobrze walczyć. I dlaczego Niemcy tam stanęli? Czy Niemcy tam stanęli, bo on po prostu połowę ich czołgów się po prostu po drodze zepsuła. Pociągi nie dojeżdżały. To już nie chodzi o te mundury, bo oni tam po prostu te kufajki pokradli, więc jakoś tam się ratowali. Zabrakło sprzętu inżynieryjnego. Proszę? Wszystkiego im brakowało. Sprzętu inżynieryjnego, żeby wyremontować drogi przy morzu. Przepraszam. Brakowało im wszystkiego. Brakowało im łącznie ciepłych ubrań, bo przecież te Winterhilfe, która była robiona co roku, była też na front wschodni. Ale to jest zmitologizowane. To jest akurat najbardziej zmitologizowane. Nie. Nawaliła kompletnie logistyka. Natomiast poszli nasi, bo inaczej. O Niemcach w 1941 roku można zaśpiewać naszą starą pieśń. Poszli nasi w bój bez broni. Jeden z marszałków przewidział, znaczy główny logistyk kwaterny z armii niemieckiej, jedyny, który wykonał grywę jedną przed kampanią Rosji, czyli Friedrich von Paulus, który dokładnie wyliczył, po ilu kilometrach Niemcom prawne zaopatrzenie, właśnie dokładnie po tylu Pawlu, znaczy po 500. Po 500 kilometrach zaczęła się Jelnia, gdzie Rosjanie pół roku przed wojną opracowali plan bitwy pod Jelnią, zakładając, że to tam się skończy niemiecki bliski, kiedy dokładnie tam się skończy. Natomiast, przepraszam, część odpowiedzi na pytanie, dlaczego te dywizje, dlaczego Rosjanie, no, narody sowieckie, tak, ale Rosjanie przede wszystkim tutaj, dlaczego zaczęli walczyć, jest, myślę, że dość powszechnie znana. Kilka dni po napadzie, po otrzeźwieniu, można powiedzieć, psychicznym, Stalin, który się szybko pozbierał, natychmiast odwrócił propagandę. Nie ma już obrony komunizmu. Jaka jest wojna? Wszyscy pamiętamy, a jak ktoś nie pamięta, to ja przypomnę. A ty czystienna, ojczyźniana, czyli jaka? Tomek? Taka tak. Jak z Napoleonem, tak, prawda? Tak, ale tu się z tobą zgadzam. Tylko trochę, tylko tutaj, tylko to świadczy o tym, że to trafiło do Rosjan, tylko to, co było na początku mówiłem, że my nie mamy oszacowanego, bo ja nigdzie tego nie spotkałem. Od kilku lat, jak ktoś czytam, to próbuję to znaleźć, żeby ktoś autorów się odniósł, jaka była realna skala poparcia dla Stalina w etnosie rosyjskim. Według mnie ona była stosunkowo wysoka. Zaskakująco, myślę, że dla nas wysoka, że jednak ten ustrój... Wydaje się, że po zbrodniach nie wiem, ale w grudniu 1941 roku ta armia sowiecka nic nie wiedziała o tych zbrodniach. Jeszcze nic nie było wiadomo. Zresztą nie było tych zbrodni aż wtedy aż tak wiele, żeby to zadziałało. Panie, ale palenie ziemi, to wszystko. Panie redaktorze, ale jedno... Nie zdążyli, poszli do przodu, nie zdążyli spalić. Jedną rzecz na pewno każdy Sowiet, obywatel sowiecki mógł się przekonać z propagandy swojej własnej. Że Niemcy nie zrobili rządu rosyjskiego w
rządu ukraińskiego, rządu białoruskiego, czyli nie zrobili tego, co na przykład taki Stalin przewidywał, że zrobią. Jakby zrobili rząd ukraiński lub białoruski, to ci Rosjanie tym bardziej by stanęli przy Stalinie. Ale taki gdyby, dylemat Niemców, ale gdyby, poważny dylemat to jest Niemców. Poważny dylemat, ale gdyby zrobili rząd rosyjski, też wyglądałoby to inaczej. Nie zrobili nawet komitetu. Przypomnę, kiedy zrobili Komitet Oswobodzenia Wyzwolenia Rosji, prawda? Narodów Rosji, tak? Gonr. To jest kiedy już było po herbacie, można tak już upraszczając sprawę powiedzieć, tak? Jeżeli, przepraszam najmocniej, jest dyrektywa w 1941 roku samego Adolfa, że nie wolno stosować w stosunku do ochotniczych jednostek rosyjskich, które stworzą się samorzutnie, całkowicie samorzutnie, często lub z inicjatywy niższych dowódców, po stronie niemieckiej, nie wolno jest stosować określenia brygada lub dywizja, bo to jest za dużo dla słowiańskiego podczłowieka w domyśle, znaczy on tego tak nie napisał, ale taki jest sens, tak? I można je tworzyć tam do szczebla batalionu, prawda, czy do szczebla jednak pododdziału, jakby nie patrzeć. No to o czym to świadczy? Że deklaruje się tym ludziom, że macie być tylko mięsem armatnim dla Herrenvolku. I każdy, no myślę, że to zrozumie człowiek, wiesz, po podstawówce, takie rzeczy już wtedy, prawda? A Stalin odwraca się w stronę czego? W stronę ideologii narodowej. Proszę, nie tylko to jest ta wojna ojczyźniana, to jest przecież wypuszczenie, odtworzenie cerkwi. Dlaczego Stalin jest obecnie na ikonach w wielu cerkwiach, prawda? Dlaczego rozpowszechniany jest kult Matriony Moskiewskiej? Ja przypuszczam, że to Państwo znacie, więc tu nie muszę o tym micie, bardzo zręcznym zresztą micie propagandowym, jednoczącym tradycję prawosławną i stalinowską, opowiadać, bo on jest powszechnie znany i powiedzmy łatwy do sprawdzenia. No, ano między innymi dlatego, że jest pewna podstawa. Wypuścił tych popów, co przeżyli, i odtworzył cerkiew prawosławną. Czyli to nie było tak szybko, to nie zadziałało. Jednym słowem, no. To są to jakieś argumenty, jakkolwiek oczywiście to jest kwestia na dyskusję. Ja nie chcę tej dyskusji monopolizować, tylko mam jedno pytanie i już oddaję Państwu głos, tak? Czyli za chwilkę. To już jest konkretne pytanie do redaktora Gursztyna. Czy to przekonanie obecne, że możliwy byłby taki sojusz, nie wynika może też i z tego, że w współczesnej kulturze, ja bym powiedział kulturze masowej, kulturze politycznej także, także ludzie wykształceni mają tendencję do lekceważenia motywu ideologicznego. Że ponieważ wszyscy przyzwyczailiśmy się, że politycy mają swoje biznesy nielegalne, ale nie mają poglądów, to przyzwyczailiśmy się, że tak było zawsze. I dziwimy się, że są politycy, którzy mają swoje poglądy i w tych poglądach, rozumiecie, te realizują działania zgodnie z tymi poglądami, nawet wtedy, kiedy przynosi im to ewidentne straty, tak jak dotrzymanie wierności rasowej doktrynie Herrenvolku przez Adolfa Hitlera i jego akolitów przyniosło realne straty, no przede wszystkim, koniec końców, Niemcom przyniosło straty, prawda? Czy to tak nie jest przypadkiem? To jest pytanie do redaktora Gursztyna. Znaczy, no czy to jest, tak nie jest, że wynika to właśnie z tego klimatu intelektualnego, że my lekceważymy ideologię? Pewno, nie, na pewno tak. Ahistoryzm to jest podstawa. No, ahistoryzm zakłada przełożenie pewnych rzeczy z naszych czasów. Czy demokracja parlamentarna rzeczywiście promuje ludzi, którzy nie mają poglądów, ale grają. Ale tam to nie był czas demokracji parlamentarnej, tylko to był czas, że tak jakby to powiedzieć, twardych tożsamości. I tu rzeczywiście premiowane były łącznie, a w totalitaryzmach przede wszystkim pewien fanatyzm. I ludzie generalnie w to wierzyli. To co wiemy, że akurat wchodzili w to, jak to była quasi religia, czy wręcz religia dla tych ludzi, i to wierzyli. Tak samo przywódcy to wierzyli. Co wiemy o Hitlerze, to on wierzył w to, co wyznawał. To nie jest jakoś kwestionowane. Nie ma relacji, że siedział po cichu potem ze swoimi przyjaciółmi i się śmiał z tych głupich nazistów, którzy na niego głosowali. Nie ma takich relacji, ani jednej. Stalin też generalnie wierzył w to, co robił. A jeśli chodzi o te dzisiejsze przyczyny, to jest szersze. Według mnie ten klimat intelektualny wynika z tego, co już mówiłem, że po prostu wchodzą w życie nowe pokolenia, które, znaczy no ten rozjazd między mentalnością dawniejszych pokoleń i obecnych następuje w pewien naturalny sposób. To jest zjawisko oczywiste, ale na tym się właśnie pojawia takie żerowanie, nietłumaczenie ludziom, że ludzie te kilka dekad temu myśleli trochę inaczej niż my teraz, Tylko swoiste żerowanie. Dzisiejsza kultura też premuje taką postawę, że można mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. Dzieci się wychowuje w ten sposób, że słuchaj, zawsze możesz się dogadać. Dlaczego ty się bijesz z nim? Przecież zawsze możecie się dogadać. To jednak zostaje w głowie tyle. No przecież z tym Hitlerem można było się dogadać. Tam przyjść z ofertą, byśmy się na pewno byśmy się dogadali. Byśmy się spotkali w połowie drogi. No. Tego typu postawy są premiowane w wychowaniu, a ponieważ ludzie, którzy
Ja na pewno byłem inaczej wychowany jeszcze w PRL-owskiej szkole i powiedzmy w tych czasach PRL-owskich niż ludzie, którzy mają powiedzmy teraz 30 lat, czyli są już zupełnie dorośli, a byli wychowywani w tej szkole powiedzmy tak zwanej trzeciej RP. Więc to ma duże znaczenie. Ale oprócz tego ja bym wskazał coś, to możecie Państwo pomyśleć, że jestem szurem, który wierzy w spiskowe teorie dziejów, ale ja trochę w nie wierzę, bo jednak spiski się mają miejsce w historii. To jest wygodne zjawisko dla niektórych ośrodków, bo powiedzmy Polska w niedoskonały sposób, ale jednak była na tej płaszczyźnie propagandowej, jakoś tam trochę była tym beneficjentem tego, że była tym jednym z ważniejszych, średnich, ale ważniejszych członków koalicji antyhitlerowskiej. Później zaczęły się różnego rodzaju debaty, na przykład odpowiedzialność za Holokaust, odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej, teraz debata za odszkodowania, reparacje też, ale odszkodowania, to są dwie różne rzeczy. Więc pojawienie się w Polsce ludzi, którzy mówią, że Polska jest sama sobie winna temu losowi, że te ofiary to byśmy ich uniknęli, gdybyśmy poszli z Hitlerem, no to jest prezent na przykład, nie wiem, w debatach o reparacjach, no przepraszam, chcącemu nie dzieje się krzywda, no mogliście tego uniknąć, a teraz no macie, no to bujajcie się sami. Po drugie, w debatach o tak zwanym, o polskim współudziale, tak zwanym, podkreślam to, polskim współudziale w Holokauście, no to oficjalna nasza narracja, z którą ja się w pełni utożsamiam i uważam ją za prawdziwą, jest taka, że żadna instytucja państwa polskiego, żaden podmiot polityczny, typu organizacja na przykład polityczna, nie brały w zorganizowany sposób w tym udział. Brały w tym udział pojedyncze osoby, niezorganizowane, przez nikogo nie kierowane, jeśli chodzi o polskie podmioty, nazwijmy to polityczne. I to jest naturalna rzecz. W każdym społeczeństwie są szuje, zdrajcy, kolaboranci i tak dalej. Więc nie można mówić o polskiej odpowiedzialności za Holokaust. Natomiast kiedy się pojawia narracja, trzeba było i z Hitlerem, no to już zostaje taki właśnie taki mały smrodek, a nie, oni chcieli, tylko im nie wyszło. Coś, co jest na przykład wykorzystywane przez na przykład propagandę Rosji putinowskiej. I tutaj podam bardzo konkretny przykład. Idolem tego ruchu, czy tego środowiska realistyczno-rewizjonistycznego stał się Władysław Studnicki. Z nie wiadomo dla mnie powodów, to jest dla mnie jakaś zupełna szajba, no ale stał się tym idolem. O nim wiadomo, że 14 września 1939 roku osobiście zgłosił się do niemieckiego dowódcy niemieckiego, dowódcy dywizji piechoty, z propozycją, że on współtworzy polski rząd kolaboracyjny. I on chce wejść do tego rządu 14 września. Według wszelkiego rodzaju kodeksu, każde państwo na świecie, myślę, że nawet Nauru czy nie wiem, wyspy Tonga, mają, że jak to jakieś państwo toczy wojnę i jego obywatel pójdzie do wroga w stanie prowadzenia wojny z taką ofertą, to staje się zdrajcą. Kodeksowo w Polsce za to był tam, według mi tam ktoś pokazywał, pod jakie paragrafy przedwojennego polskiego kodeksu karnego to podlegało, akurat od iluś lat do kary śmierci, czyli no generalnie ten facet sobie nagrabił na czapę. No i ja już prowadziłem ileś dyskusji, kiedy pokazywałem tym ludziom, no ale popatrzcie, no, jest regularnym zdrajcą. W czasie działań wojennych 14 września 1939 roku poleciał do Niemców z ofertą. Nikt go nie zmuszał do tego. I wtedy słyszałem od tych ludzi z tego środowiska, no ale 14 września to już państwo polskie nie istniało. Co to znaczy? To jest argument propagandy sowieckiej i rosyjskiej, że 17 września, czyli 3 dni później, państwo polskie nie istniało, więc Sowiety nie miały wyboru. Musiały wkroczyć. Czyli w Polsce są ludzie, którzy na złotej tacy idą do tej propagandy sowieckiej i mówią, słuchajcie, no 14 września już to państwo polskie nie istniało. Niepotrzebnie czekaliście jeszcze te 3 dni. Więc według mnie na to podglebie, które wynikło z jakichś naturalnych powodów, typu właśnie tych kulturowych, o których tutaj Tomasz pierwszy wspomniał, tych zmian kulturowych, jakieś obce szatany mogą tutaj mieć z tego pewne pożytki. A ktoś mi powie, opinia nie ma znaczenia, liczy się realna siła. No dobra, opinia międzynarodowa może nie ma znaczenia, a propaganda ma znaczenie? No tak, ma znaczenie. A na czym opiera się propaganda? Na opinii. Czyli jednak opinia ma pewne znaczenie. I teraz ostatnio zresztą był taki tekst, omówienie tego tekstu czytałem na portalu W Polityce, napisał to Marek Budzisz, autor, którego cenię, znam go osobiście, wiem, że to jest solidny autor, który polemizował z taką,
W tym omówieniu Budzisz, opierając się na tekstach amerykańskich, polemizował z takim przekonaniem, że w razie jakiejś agresji na Polskę i kraje bałtyckie, gdy zginie iluś tam żołnierzy amerykańskich, to powstanie taki kazus, że Ameryka musi już przystąpić do wojny. Ci autorzy amerykańscy, na których powołuje się Budzisz, mówią, wcale nie, no. W Somalii zginęło iluś żołnierzy amerykańskich i Amerykanie się stamtąd wycofali. Że zaangażowanie Ameryki w obronie jakichś sojuszników będzie zależało wyłącznie od nastawienia opinii publicznej Stanów Zjednoczonych w stosunku do tego kraju. Czyli jak kraj będzie bardziej lubiany i ceniony, no to oni chętniej wystąpią, będzie mniej lubiany i ceniony, to wystąpią mniej chętnie w obronie i tam przelewaniu własnej krwi. To są rzeczy oczywiście bardzo trudne do wymierzenia, kompletnie niewymierne, ale na poziomie pewnej teorii można to założyć, że jeśli Polska będzie miała bardzo złą opinię, będzie bardzo nielubianym krajem, no to wsparcie będzie mniejsze. Jeśli Polska będzie krajem o lepszym publicity, no to będzie działał. Ba, kraj, który uchodzi u nas za wzór pewnej skuteczności, czyli Izrael. Popatrzmy, jak polska opinia publiczna, powiedzmy ta prawicowa, reaguje na ostatnie wypadki. Ponieważ nasza miłość do Izraela przez te 30 lat jest mocno nieodwzajemniona, to teraz przy obecnym konflikcie o strefę Gazy, no to Izrael, Gaza? Naprawdę? Coś tam się dzieje? Cisza. Znaczy, reakcja jest żadna. A wcześniej były jakieś tam deklaracje. Nie wiem, to jest papier, no ale mimo wszystko to ma jakieś znaczenie w debacie międzynarodowej. Izrael nie zadbał o swoje publicity w Polsce. Przeciwnie, bardzo zadbał, żeby je popsuć. W związku z tym ta część polskiej opinii publicznej, która miała pozytywne nastawienie do Izraela, choćby z tego powodu, że uważa, że to sprawne, silne państwo. Ta siła imponowała rzeczywiście przecież wielu ludziom w Polsce. Na pewno każdy z nas takich ludzi. Na mnie to tak działało. Rzeczywiście uważam to za sprawne państwo, silne, ale po iluś latach słyszenia, znaczy braku wzajemności stwierdziłem, no dobra, no to jest mój rzeczywiście to osobisty punkt widzenia. Ale tak ileś takich tekstów publicystycznych się ukazało, że jak tak chcecie, to proszę bardzo, ale my będziemy siedzieć cicho. Ta reguła działa w stosunkach międzynarodowych, bo też poważnym błędem i tych ludzi, którzy piszą o polityce i o historii, jest traktowanie tych graczy jako automatów. Taki, że to się da zaprogramować algorytm i oni będą tak działać. Niedocenianie emocji, psychologii zbiorowej, różnego rodzaju odruchów takich spowodowanych jakimiś takimi uwarunkowaniami kulturowymi, a według mnie to jest podstawowe. Na przykład jest moda na geopolitykę teraz, że są te Rimlandy, Hartlandy, limitrofy i tak dalej. To wszystko jest ciekawe, tylko według mnie to jest pomocnicza nauka, że tak powiem, nauk politycznych, która nie uwzględnia tego, że ludzie i narody mają swoje psychiki i emocje. Że zupełnie inni są Irańczycy, zupełnie inni są Polacy, zupełnie inni są Szwajcarzy, Litwini i tak dalej, i tak dalej. Że ten czynnik nie jest. I tak samo jest z politykami. Ja akurat wydaje mi się, że pewną rzeczą, która mi pozwoliła, ja studiowałem historię, skończyłem historię, pozwoliła zrozumieć działania różnego rodzaju graczy politycznych, to jest to, że ja przez ileś lat byłem dziennikarzem politycznym, takim zwykłym odsitka, który tam nagrywał coś, a potem rozmawiał. No dobra, teraz panie pośle, pan powie, jak naprawdę było. I oni, jak mieli jakieś tam zaufanie, to mówili. Musieliśmy. I to były sytuacje takie. Jakaś partia polityczna robi coś w oczach opinii publicznej głupiego. I wszyscy myślą, Boże, jacy oni są głupi. No, oni się coś tam tłumaczą, ludzie myślą, Boże, jacy oni są głupi. Ale potem, jak się z nimi porozmawiało, to oni tłumaczyli. Musieliśmy to zrobić, my wiemy, że to głupio wygląda, ale gdybyśmy tego nie zrobili, to by spotkało nas coś dużo gorszego. I to wtedy ma ręce i nogi. Albo na przykład ktoś mówił, zrobiłem to, bo nie lubię tego. Znaczy inaczej, tam nikt tak otwarcie nie mówi, ale powiedzmy, przekaz był jasny, bo nie lubię, bo ludzie mają swoje emocje. Politycy też mieli swoje emocje, więc ten czynnik jest też według mnie coś, co podważa te wszystkie teorie rewizjonistyczne, realistyczne, że oni traktują po prostu jak takie maszynki na scenie i społeczeństwa, narody i liderów, przywódców tych, jako po prostu takie bezduszne maszynki, które się po prostu kierowały tylko i wyłącznie jakimiś dziwnie pojętymi interesami. Chociaż to też jest sprawa według mnie wcale nie taka jasna. Tak, po tej długiej odpowiedzi rozumiem, że jest czas na dalszą rundę pytań. Zgłaszały się. O, dobrze, to może najpierw kolega, potem pan redaktor. Tak, to najpierw miasto. Kilka kolejnych tematów przemieniło, ja chciałbym... No wiem o tym, no, tak wyszło, no, przepraszam. Bo mówili panowie o
tym, że Niemcy nie ustanowili rządów tam ukraińskiego, białoruskiego, czy rosyjskiego, ale w Rosji przecież istniała Republika Łokoć, właśnie którą kierował wspomniany wcześniej Bronisław Kamiński. Tak. Ale to, co to znaczy ta republika? Ale to było... Czy to było jakieś ciało formalne? Samorząd. Nie, no to samorząd był. To jest ludowa nazwa, że tak powiem. Popularna nazwa tam chyba dwóch, trzech powiatów. To podobno tak nazywali. Tak. Ale to między sobą. Ale czy to było jakieś... Nie, bo jak Niemcy tworzyli rządy kolaboracyjne, to starali się jakieś uznanie, jakieś sformalizowanie tego. Przecież to nie było sformalizowane. Poza tym, czy istnieje jakiś naród łokocki? No nie istnieje. Myślę, podejrzewam, że większość ówczesnych Rosjan, czy ktokolwiek ludzi na świecie pierwszy raz usłyszało o tej, z całym szacunkiem, ale jednak pipidówce. No to... To jest. Przepraszam, problemem było to, że Łokoć był jednym powiatem, a nie Petersburgiem na przykład. Poza tym Niemcy mieli taki zwyczaj, że po prostu tych swoich partnerów traktowali z buta. No po prostu Kamiński był, a potem go rozstrzelali. No fakt, że za rabunki, ale no... Widziały gałę, kogo brały wcześniej. Oni nie traktowali tych ludzi na takim minimalnym partnerskim poziomie. Dla mnie takim wstrząsającym przykładem jest przykład Franciszka Kuszela, białoruskiego takiego działacza, powiedzmy, wojskowego. To był człowiek, który... katolik z Białorusi. On mógłby się określić jako Polak, ale wybrał, to się zdarzało na Białorusi, świadomość białoruską. On był związany z ruchem białoruskim gdzieś tam narodowym tam w roku 18-19, kiedy to się te wszystkie granice dopiero kształtowały. Kiedy już Białoruś nie powstała, poszedł jako, nawet nie wiem, czy nie oficer kontraktowy. Oficer kontraktowy. On ale nie, właśnie ja nie wiem. Kontraktowy na 100%, tak, bo czytałem jego dobra, okej. Okay. Oficer kontraktowy do Wojska Polskiego i tam przez te 20 lat funkcjonował, prawie 20 lat funkcjonował do 1939 roku. Walczył bodajże po broni Lwowa. No i później taki był trochę chyba bezpański. Niemcy się nim zaopiekowali. Zresztą ja wracam do tej Białorusi z uporem maniaka, no bo tak trochę poczytałem, to mnie interesowało. Abwera miała dobrze rozpoznaną Białoruś. To nie jest tak, że Niemcy wkroczyli na jakąś terra incognita. Oni tam mieli po prostu porozpoznawane, wiedzieli, że ci Białorusi na nich czekają i że bardzo chcą, żeby Niemcy ich wzięli pod swoje skrzydła. No i ten Kuszel został dowódcą takiej kolaboracyjnej formacji wojskowej, to się tam Białoruska Samoobrona bodajże. Białoruska jak Krajowa Obrona. Tak, tam ona chyba zmieniała kilka razy nazwę. Sobie siedział w Mińsku jako komendant tego, a jego rodzina, jego bracia mieszkali na wsi w okolicach Nalibok bodajże. I tam przeszła jedna z tych operacji przeciw, tak zwanych przeciwpartyzanckich, bodajże Herman. I mu wybito tę jego rodzinę. Znaczy jego braci pozabili. Niemcy pozabili jego braci. Oni nie wiedzieli, że to są jego bracia, tylko po prostu jacyś Białorusini tam miejscowi, czy nie wiem, czy ci bracia nie uważali się za Polaków, ale to jest nieważne. Jacyś miejscowi chłopi sobie tam biegali po wsi, uciekali przed nim, to wszystkich strzelali jak leci. Czy Führer białoruskiego wojska nie był w stanie zapewnić ochrony swojej własnej rodzinie. To jest po prostu skala upokorzenia i skala w ogóle... A potem się trochę zaczął awanturować o to, że to jest po prostu kontrskuteczne, jak to Niemcy dlaczego to robią, tylko napędzają zwolenników bolszewikom, co było zresztą prawdą. I zebrał straszny okrzan, że on w ogóle tutaj krytykuje działania władz niemieckich. I ja mam takie dość mocne wrażenie, akurat teraz jest ta dyskusja o odszkodowaniach tam dla tych plemion namibijskich, że Niemcy przenieśli, zresztą to chyba ten Timothy Snyder nawet pisał, że Niemcy przenieśli ileś doświadczeń z Afryki tutaj do Europy. Że po prostu oni to, co z Namibii w walce z Herero i Nama tam się, nie wiem, nauczyli, zobaczyli, że oni przenieśli do wschodniej Europy pewne kolonialne mechanizmy. Oni widzieli po prostu w tym wojsku jakichś askarysów, ale nie jakichś tam w minimalnym stopniu partnerów. Nawet nazywali ich askarysami, chociażby strop... Tak, Łotyszy nazwano askarysami, to było upokarzające. To też takie upokarzający szczegół, kiedy protektorat Czech i Moraw powstał, to jego statut taki organiczny stworzono na wzór protektoratu Tunisu, który tam w 1880 którymś Francja, to był chyba tam Bej Tunisu rządził, dzisiejsza Tunezja. I wzięto, po prostu przekalkowano wzór tego, co, że tak powiem, jakby to powiedzieć, dla białych ludzi w Europie w roku 39 musiało być szczególnie upokarzające. O, by the way.
czechosłowacki przykład, a propos dlaczego nie można było się z Hitlerem dogadać, bo nie dotrzymywał słowa. No po kolei Hitler nie dotrzymywał słowa. Austria miała być jego ostatnią rewindykacją, ona nie była. Potem Sudety miały być ostatnią rewindykacją, ona nie była. Potem 15 marca 1939 roku, a i mówił jeszcze, że jego interesują tylko tereny etnicznie niemieckie, że on jest nacjonalistą, w związku z tym się kieruje kluczem nacjonalistycznym, czyli on potrzebuje Niemców, nie chce żadnych obcoplemieńców. I nagle 15 marca wkroczył do tej resztek Czechosłowacji, ją zaanektował. Między jesienią 1938 roku, czyli Sudetami, a tym wkroczeniem do Pragi, funkcjonowała tak zwana Druga Republika Czechosłowacka i ten rząd po prostu jak takie pudelki tańczył przed Niemcami, robił wszystko, co Niemcy chcieli, łącznie ze zgodą na przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady Wrocław-Wiedeń, tam w okolicach Brna, nawet coś tam Niemcy zaczęli robić. Na wszystko się zgadzali, nic to im nie dało. No i to jest właśnie to był ten problem, że ówcześni ludzie uważali zupełnie słusznie, że Hitler nie dotrzymuje słowa, da mu się palec, weźmie obie ręce. Tak, Bogdan i potem pan redaktor, tak? Potem kolejne osoby. Może dużo pan się kwestii poruszył. Chciałem na przykład spytać pana redaktora, czy znana jest panu książka pana doktora Krzysztofa Raka. Ta pierwsza czy ta druga? Polska nie wspomniała tak. Sojuszu Hitlera. Tak, czytałem. No właśnie, i uważam, że na ten temat ta książka jest najlepiej. A ja mam tutaj, powiem tak, ale on nie pisze. Doktor Krzysztof Rak poruszył w swojej książce pewien temat, przestrzeń geograficzna, którą my mieliśmy, bo wiadomo, 22 czerwca 1941 roku. Hitler startował przy tej krucjacie tak zwanej, wiadomo, wiele kilometrów w tył, niż na przykład gdyby z Polską się dogadał w 1939 czy tam w 1940 roku, jak chyba z tego co wiem, pamiętam, były planowane ofensywy na Sowietów, wówczas ta przestrzeń byłaby skrócona do Moskwy wiele kilometrów dalej. Co by zaowocowało na pewno też terminem działań wojennych bliżej, propos na przykład zdobycia Moskwy, czyli tego głównego kierunku uderzenia załóżmy. Można by to wtedy, bo wiadomo, że były spory wcześniej, a to Kijów, a to Leningrad, a to Moskwa. No tutaj raczej by chyba nie było, bo raczej poszła ofensywa na Smoleńsk i do przodu. Teraz tak, druga sprawa, którą pan moim zdaniem zapomniał, no bo pan stwierdził, że Hitler nam oferował jakiś trefny sprzęt, albo nic by nam nie zaoferował. Bo nie miał. Czy jest panu znana książka Roberta Michulca, Kół wrześniowy? Bardzo zła książka. Koszmarna, fatalna, kłamliwa książka. Tam akurat były ujawnione po raz pierwszy materiały z Centralnego Archiwum Wojskowego. Co by na przykład Hitler nam oferował? Między innymi działa Flak 18. W 88. Czasie, 88, tak. W tamtym czasie działa uniwersalne, najlepsze. A ile by ich... W Afryce bardzo się dały bez znaków. Dobrze, a ile by ich zaoferował? Według mnie... Nie, dobra, okej, ale w porządku. Przykład, bo pan stwierdził, że nam dałby szmelc. Ale ja powiedziałem wyraźnie, nie dawałby nam szmelcu, tylko by sprzedawał. A nasze możliwości finansowe były ograniczone i ile byśmy tego kupili? A znana jest panu książka Aria Rydza Śmigłego. Tymoteusza. Tak. Niezła książka. Trochę podkręcona, ale niezła. Opisana. Tak, oczywiście, bo możemy tam dyskutować, bo to nie wszystko jest wiadomo dokumentowane w 100%, no bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ta armia dokładnie wyglądała. Ale mimo wszystko, źle byśmy nie wyglądali. No dobra. Czy mogę po kolei odpowiedzieć? Polska chciałem wtrącić. Tak, którą Niemcy studiowaliby Polsce, to jest to, co zasadzono do Pata. To dziwny ilości sprzętu, tylko spowoduje, że inna armia będzie to wykorzystywała. Czyli jeżeli Niemcy produkują 1000 armat i połowę oddadzą w Polsce, to im zostanie 500. Ja tylko chciałem zasygnalizować, że Hitler nam nie oferował wcale jakiejś badziewia. Ja nie powiedziałem, że badziewia. Ja powiedziałem, że nic by nam nie oferował, bo ten przemysł miał ograniczone moce produkcyjne. Jeśli komuś coś dawał, swoim sojusznikom, to sprzedawał i najczęściej sprzęt zdobyczny. Ale generalnie sytuacja polityczna i geograficzna wymagała, że my byśmy uznani byli za najlepszego sojusznika. Dobra, okej. Okay. A według mnie nie, absolutnie. Bo po pierwsze, cały transport głównej ofensywy na Sowietów szło przez nasze ziemię. I to jest nasze nieszczęście. No, czy ja wiem? No to pan tak twierdzi. Uważam inaczej, profesor Wieczorkiewicz tak samo. Z profesorem Wieczorkiewiczem według mnie jedną z najbardziej
kontrowersyjnych, mówiąc łagodnie, postaci. No, zaczął też ten temat. Ja powiem tak, ja profesora Wieczorkiewicz, on już nie żyje, więc, ale dobra, no Beck też nie żyje, więc można mówić krytycznie. Profesor Wieczorkiewicz o tym, że trzeba było pójść z Hitlerem, mówił w latach 60. O tym mówił jego kolega ze studiów Maciej Rosalak. Mówił to prywatnie, potem wstąpił do PZPR, został pierwszym sekretarzem POP i nigdy nie napisał tego w żadnej książce. Mówił to w wywiadach. Nigdy nie mówił tego na żadnej konferencji naukowej. Co to znaczy? Że książki, a tam gdzie tam nie mógł. Mówił to w wywiadach. To mógł mówić, czy nie mógł mówić? Mówił to. Ale w książce naukowej, która była recenzowana, czyli zbierała jakieś, to wtedy jeszcze nie było punktów, ale recenzje, w różnego rodzaju konferencjach naukowych, nigdy tego nie mówił. Dlaczego? Bo wiedział, że tam go spotka polemika. Mówił to w wywiadach dla dziennikarzy, którzy nie polemizowali z profesorem, bo się bali polemizować. Tak to działało. Według mnie jest postacią zakłamaną, dlatego że skoro tak uważał, dlaczego wstąpił do PZPR, a po drugie, dlaczego nie napisał o tym żadnej książki. Więc nie jest dla mnie absolutnie żadnym autorytetem. Miał kilka swoich działek. W książce na przykład fundamentalnej, czyli Historia polityczna Polski 35-45, która to liczy bodajże 700 stron ta książka, no powinien ten temat poruszyć, nie? A gdzie tam? Wspomniał? Nieprawda. Tu jest, nie, ale tu jest pan z moją książką, do której ja się to odnoszę. I tam jest indeks nazwisk, proszę sprawdzić. Ja pisałem o tym. Nie pisałem o tym. Nie, on... profesora Wieczorkiewicza, Historia polityczna Polski 35-45, ja sam zaznaczam i cytowałem w swoich dwóch artykułach, które są do dzisiaj... Jest leciutka sugestia. Są wyraźne... Dobra, okej, czy ja mogę mówić? Dobrze. Bo pan cały czas mi tutaj nie daje dokończyć. Profesor Wieczorkiewicz nie napisał ekspresji z verbis, trzeba było w tej książce iść z Hitlerem. Mówi, no być może są takie opinie, tak to mniej więcej sformułował. To po pierwsze. Po drugie, mówienie z autorytetu, że on tak mówił, no to znajdzie pan 25 czy 30 innych profesorów, którzy twierdzą zupełnie inaczej na kontrze. Czyli co, będziemy się licytować na autorytety, to jest bez sensu. Wracając do książki Krzysztofa Raka. Krzysztof Rak też nie napisał bezpośrednio, trzeba było to zrobić. Konkluzja jego była taka, że obie strony się... Nie, konkluzja, ale czy ja mogę? Konkluzja była taka, że obie strony się nie rozumiały. Przy czym według mnie, jak każdy autor popełnia pewne błędy. On też na przykład popełnił pewien błąd, bo kiedy pisał o zmianie polityki niemieckiej wobec polsko-niemieckiej po 1935 roku, że ona się zaczęła pogarszać, nie wytłumaczył, dlaczego to się zaczęło pogarszać. A co się stało w marcu 1935 roku? Niemcy ogłosiły tak zwaną suwerenność militarną, czyli powiedziały, że mają w nosie ograniczenia traktatu wersalskiego i że już odtworzyły armię, już mają 36 dywizji i zaraz będą mieli je więcej. I wszyscy to klepnęli, bo wszyscy się już bali Niemiec. Więc Niemcy zaczęły mówić już z pozycji siły. To absolutnie, Polska przestała być dla nich poważna. Natomiast jeśli chodzi o tę ofensywę na Moskwę z polskiej granicy wschodniej. Ja tu widzę masę problemów. A jeszcze to dygresja a propos sprzętu. Podkreślam to. Nie chodzi o szmelc, chodzi o to, że niemieckie moce produkcyjne z powodów ich ograniczenia takiego, że po prostu one tyle mogły produkować, że miały ograniczenia surowcowe, no bo w Europie nie było tych surowców, przynajmniej tu kontynentalnej, wielu surowców, po prostu nie mogli tego zrobić. Niemiecka gospodarka była słabą gospodarką. Wystarczy przeczytać książki Alana Tula czy Goetza Allego, że to była po prostu rabunkowa gospodarka. Stąd ta polityka na wschodzie. Niemcy nawet są autorzy, którzy twierdzą, że oni musieli rabować wschód, bo inaczej nie byli w stanie utrzymać własnego wojska i społeczeństwa bez tego rabunku i to determinowało ich politykę. Wystarczy popatrzeć, co oni dali Finom, co oni dali Włochom, co oni dali Węgrom, Rumunom. Sprzedawali. Rumuni stosunkowo jeszcze najwięcej, bo mieli ropę, mieli czym płacić. Polska nie miała ropy, żeby płacić Niemcom. Na przykład co Włochom sprzedali? Włochom sprzedali 1500 karabinów UR zdobytych tutaj w Polsce, zebranych na wrześniowych polach i to opchnęli Włochom. No, to był tego typu handel. Armia niemiecka, kiedy w 1941 roku szła na Sowiety, skąd miała groch ciężarówek, to były zdobyczne ciężarówki francuskie. Może nie wiem, jaki to był procent, ale to był bardzo poważny procent. Co zebrali we Francji, tam zabrali i pojechali. Rozumiem, że
tych ciężarówek by nie było, bo najpierw, gdyby mieli iść na Sowiety, to najpierw by musieli, Polska by musiała być neutralna, musieliby pójść na Francję, pokonać ją, ale czy ją zniszczyć, ale to też nie wiadomo, jak się Sowiety by wtedy zachowały, co czekałyby na to, na swój los. Mieliśmy stanowić osłonę, tak? Aha, czyli te miliony sowieckich żołnierzy miałyby na nas runąć, a my mielibyśmy zginąć po to, żeby nie... żeby, a skąd pan wie? Żeby... Ale skąd pan wie? Ale skąd pan wie? Jak się miał problemy z tym, z Chinami? Jeśli pan tak zna przyszłość, to nie. No ruszył i co? I co osiągnął? No, ale osiągnął? No kawałek odbył, tak? Ale w tej sytuacji osiągnął swój cel strategiczny. Dobrze, czyli my mamy się wykrwawiać w interesie Niemców, ale dobra, okej, nie ruszył się, dobrze, zakładamy, nie ruszył się, ale zyskał kupę czasu. Stany Zjednoczone już też nie były bezczynne. One miały duży problem z wchodzeniem do wojny, ale przypomnę, że Roosevelt wysyłał swoich wysłanników już tam od 1938-1939 tutaj do Europy i prace nad stworzeniem potencjału amerykańskiego już wtedy ruszyły, więc wcześniej czy później to Stany Zjednoczone by wkroczyły i to po stronie Sowietów. Po drugie, ta armia niemiecka by musiała tu wejść, więc Sowieci mają jeszcze więcej czasu. Była jeszcze linia Stalina tam, więc... ta armia byłaby lepiej przygotowana do obrony, bo też jest taka teza. A zresztą, po trzecie, dlaczego my się nie zgodziliśmy na pomoc sowiecką latem 1939 roku? Przecież była taka koncepcja. No bo wejdą. Znaczy, się no tak. Ale dobra, a z Niemcami tak by nie było? Wejdą? Nie, tylko chodziło o tak. Kochani Niemcy, Boże, jacy słodcy ludzie, wspaniali. Nie. Ale dlaczego pan tak wierzy Niemcom? Pan wsadza wszystkich Hitlera z Prusakami. Ja to zauważyłem, że z Republiką Weimarską i tak dalej. Nie, no Prusacy byli lepsi, bo jednak Auschwitz nie założyli. Nie wiem, czy pan oglądał serial Pokranicze Wojny. No kiedyś oglądałem. Tam się pokazała dobra scena, jak mieszkańcy Gdańscy oburzają się, jak Hitler podpisuje traktat o nieagresji z Polską. Ale proszę sobie jeszcze raz zobaczyć. No dobrze, ale tylko... Ale jednocześnie... Teraz, proszę przeczytać książkę Janusza Konińskiego. Dobra, ale czy ja mogę coś powiedzieć? Dobra, tylko ci oburzeni mieszczanie gdańscy głosowali na NSDAP całe wschodnie tereny wyżej niż cała reszta Niemiec i popierali. Niemcy mieli tam, znaczy NSDAP miał gigantyczne poparcie na wschodzie. Dlaczego? Bo ci ludzie od razu sobie założyli, że te pakty z Polską to są triki, to są czasowe, to jest kupowanie czasu. Zresztą jest taka historia z kanclerzem Austrii Szusznikiem, to ją zapisał polski poseł w Wiedniu, Gawroński, który w spotkaniu z tym kanclerzem Szusznikiem jeszcze przed Anschlussem właściwie jakoś tak optymistycznie o polityce Hitlera się powiedział, że ona będzie pokojowa. A Szusznik mówi, czy pan pogięło? Czy pan czyta niemiecką prasę, ale nie tą centralną, tylko tą lokalną, gdzieś tam ze wschodu Niemiec. Czy pan ją czyta? A ten Gawroński mniej więcej wiedział, co tam się pisze. Tam są prawdziwe Niemcy. Ta prasa była non-stop agresywna. Nie wiem, zakaz kolportażu książki Ogniem i Mieczem w Niemczech wydano w 1934 roku, czyli w szczycie tej przyjaźni. Za książkę Wańkowicza Śladami Smętka też była gigantyczna awantura i też Niemcy, żeby to w ogóle to skasować i w ogóle. Ta przyjaźń była, że tak powiem, miała taki sam walor jak przyjaźń polsko-sowiecka w latach 44-56. To był ten sam walor przyjaźni. Przepraszam, ja rozumiem, że panowie, że tak powiem, na pewno ten temat będzie kontynuowany. Nie, jeszcze jedna rzecz. Ale żeby nie monopolizować. Ale w każdym razie, jeśli mamy do Sowietów pewność, że weszli, ale czy wyjdą, to dlaczego no Niemców nie było? Według mnie to była identyczna sytuacja. Kto wie zresztą, czy oni by weszli na teren Polski i w tym momencie dogadali się z Sowietami? Przecież dostali wszystko za darmo. Ale gdyby nawet, nie, to cała milionowa polska armia, bo po ile byśmy musieli wyciągnąć tego wojska na wschód, wychodzi z Polski, najlepsze jednostki i ten teren tranzytowy jest całkowicie pod kontrolą Niemców. To oni mają rezerwowe środki do ewentualnego przejęcia władzy, rozbrojenia tutaj. Przecież co oni by zrobili z tą polską armią? Czy armie rumuńskie, te dwie, które tam były, działały w jednym miejscu? Nie, no w różnych miejscach działały. Wszystkie jednostki sojusznicze wysyłano na najgorsze odcinki frontu, włącznie z Hiszpanami. To po pierwsze, a po drugie je dzielono.
Zresztą Sowieci to samo robili z pierwszą i drugą armią sowiecką. To jest podstawowa mądrość mówi, żeby po prostu zabezpieczyć się przed sojusznikiem, bo sojusznik może wyciąć jakiś numer. Zresztą w niemieckiej tradycji, a propos Prusaków, jest ta tradycja konwencji tylżyckiej, czyli zdrady Napoleona, ale o tyle usprawiedliwionej, że oni się to przymusem... Więc oni zdawali sobie doskonale sprawę, że coś takiego będzie. To niech ostatnie dwa zdania i następne osoby. Książki doktora Krzysztofa Raka było udokumentowanie szczerych intencji Hitlera wobec Polski. Czy pan siebie słyszy? Tak. I między innymi tutaj polecam książkę Rolfa Dietra Müllera, Wspólny wróg. Również Dobrze. Ja mimo wszystko jestem w szoku. Szczere intencje Hitlera. Ale dlaczego nie szczere intencje Stalina? Ja się autora teraz właśnie, że wobec intencji tutaj... Ale powiem, w samej książce doktora Raka, doktor Rak stwierdza, że nie należało być Niemcami. Dobrze, ja nie wnikam, co on twierdzi, że nie. Mi chodzi o to, że wykazał szczere intencje. Nawet ten gość twierdzi. Nie, to jest też, bo wiadomo, jaki ma stosunek do nazizmu, dobrze, czy do innych takich... No dobra, ale zakładając szczere intencje Hitlera, to dochodzimy do takiego, do po prostu jakiejś historii z komedii romantycznej, czy jakiejś po prostu nawet slapstickowej, że był zakochany w Polsce facet, Polska odrzuciła jego uczucia i on od miłości do nienawiści postanowił potem tych Polaków wymordować i zmienić politykę. No to ja już wolę... w tych romantycznych konwencjach wolę odrzuconą miłość Stalina. Stalin w roku 20 został upokorzony przez Polaków i jeśli miał jakąś miłość do Polski, no to jego duma osobista, poczucie godności zostało urażone i się mścił. Ale nie mścił się aż tak bardzo jak Hitler. To w takim razie, jak mam mieć niedobrego pana, to ja już wolę mieć tego Stalina. No. Ale Stalin nienawidził Polaków. Nienawidził. No, dobra, tylko że mamy 500 tysięcy ofiar polskich z rąk w czasie okupantów sowieckich i mamy, nie licząc Żydów, 2,5 miliona ofiar polskich. A represje w stosunku do Polaków na terenie ZSRR? To jest co innego, ale nawet z tym tu mamy 600 tysięcy. Zapisywanie Polaków, którzy bali się zapisać jako Polacy. Dobra, Ukrainy. Ale mówimy o ofiarach śmiertelnych. To tak czy siak Stalin nie doszedł do tego. Przy czym ja nie chcę być adwokatem Stalina. Uważam go za takiego samego dubla jak diabła jak Hitlera. Ja tylko mówię tutaj o tym, że po prostu Niemcy i ZSRR chcieli rozszarpać Polskę. Pełna zgoda. Mieli, każdy miał swoje powody. To pan powiedział bardzo ważną rzecz, którą ja też chciałbym powiedzieć. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Polska musi istnieć, istnieje i w ogóle jesteśmy przyzwyczajeni, bo byliśmy wychowani w warunkach, że ona od 1918 roku istnieje już kilkadziesiąt lat, teraz to już 100. Ale weźmy na rok powiedzmy 44, czyli kiedy było powstanie warszawskie. Jak długo Warszawa w tamtym okresie nie była miastem rosyjskim? 31, no ile? Od 1915, ile to będzie? 29 lat. To tyle co nic. To jak ktoś był dorosły w roku 15, to nadal nie był jakimś staruszkiem w roku 44. I Stalin, rocznik 1870, który on tam był... Trzeci? Nie pamiętam. Ósmy. Nie był ósmy. Według mnie 73. No dobrze. Nieważne. To był facet, który się wychował w takiej sytuacji, kiedy żadnej Polszy nie było. On przecież jeździł do Krakowa i tak dalej. Zresztą tak samo wszyscy. Churchill, Roosevelt, Hitler, także nasi przywódcy. Jak chodzili do szkoły, to co mieli w atlasach geograficznych? Trzy imperia. No nic tam nie było, no to nagle jakaś Polska. Ja będę jak wariat, możecie państwo mnie podejrzewać, jestem po prostu takim frikiem na punkcie psychologii, ale ja uważam, że to jest coś, czego mi... Jak ja czytam książki, opracowania historyczne, to mi strasznie brakuje takiej wiedzy psychologicznej. Dlaczego pewne rzeczy się działy? Dlaczego społeczeństwa tak postąpiły, nie inaczej? Czy przywódcy, konkretne osoby? Ale to jest podstawowa rzecz. No, to jest coś takiego, jak my patrzymy na kraje postsowieckie. One w naszej mentalności nie są czymś tak trwałe jak, nie wiem, Hiszpania, Francja i tak dalej, które były od zawsze. No przecież jak ja chodziłem do szkoły, to tych krajów jeszcze nie było. Ja się uczyłem jeszcze wtedy, jak wtedy, że tam jest jeden kolorek na zielono, najczęściej był ten Związek Sowiecki malowany.
jedno państwo. No i co? I znika taka Armenia. No strasznie szkoda mi tych Armeńczyków. No nie, no widać, kara Boże, no nie było przedtem, teraz też nie będzie. Nie? Tak myślano o Polsce. Niestety, tak myślano o Polsce. I to zresztą wybrzmiewa w wypowiedziach, nie wiem, Józefa Piłsudskiego z lat 30. czy później Beka, że potrzebujemy czasu, potrzebujemy jeszcze 10 lat pokoju, jeszcze 15 lat pokoju. To nie tylko chodziło o budowę państwa takie fizyczną, w sensie budowa fabryk, wojska, instytucji, zmiana mentalności też ludzi, którzy chodzili do polskich szkół przez te x lat. Bardzo praktyczna rzecz, to mogę na paru przykładach później powiedzieć, przeszkolenia ich w polskim wojsku i tak dalej, ale żeby też opinia międzynarodowa zdążyła się przyzwyczaić, że taki kraj jest, że on jest jakimś stałym podmiotem, że nie wiem, warto tam inwestować pieniądze na przykład. To przedwojenny wielki problem Polski, że po prostu w Polsce mało inwestowano zagranicznych pieniędzy, no bo to sezon sztat. Więc to też był taki bardzo kluczowy czynnik. Pytanie i następne pytanie. Tak, proszę. Pytanie i jeden komentarz. Pytanie dotyczyłoby kwestii zmiany sojuszów, w tym hipotetycznym zakończowskim scenariuszu, w którym tak w 1944 roku, powiedzmy, przechodzimy z obozu niemieckiego do obozu alianckiego. Jak można się domyśleć, no, polską armię spotkałby ten sam los, co Włochów w 1943 roku. Dokładnie. Internowanie, obozy koncentracyjne. Albo rozstrzelani. Generałowie rozstrzeliwani. Szeregowcy też. Też. Jak to kapitan Corelli, taki film był z tym wątkiem. Ale czy w tym scenariuszu jednak nasze straty ludzkie, jeśli chodzi o ludność cywilną przynajmniej, inteligencję, nie byłyby mniejsze niż w warunkach kilkuletniej okupacji niemieckiej i terroru? Można spekulować. To jest spekulacja, a może byłyby wyższe, no bo może Niemcy by zaczęli rżnąć na okrągło, a jednocześnie Sowieci też by rżnęli, bo uznaliby nas za kolaborantów, którzy, że tak powiem, gapowiczów, którzy próbują się bez biletu wepchnąć do pociągu zwycięzców. Więc ja nie wiem, ale jakby to w praktyce wyglądało? Powiedzmy, wysyłamy 3 albo 4 armie jako wiązki taktyczne na wschód, no to gdzie one by były? Czy one byłyby na jeden polski front, że tak powiem, jedna obok siebie? Wątpliwe. Jedna byłaby gdzieś pod Leningradem, druga gdzieś tam by się pętała koło Krymu, albo zostałaby w ogóle zablokowana na Krymie już wtedy. Jedna może gdzieś w okolicach Polski. Na terenie Polski były gigantyczne masy instytucji uzbrojonych i zmilitaryzowanych, albo wojskowych niemieckich tranzytowych. Niemcy mieli dużą armię rezerwową, bo oni przecież przerzucali z frontu na front, tak jak Rommel był na przykład przerzucany, więc armia pancerna Rommla nagle mogłaby się tutaj znaleźć. Uzbrojona niemiecka ludność cywilna, więc no, według mnie byłaby totalna masakra. Ale co więcej, ja widzę jeszcze gorszy wariant dla nas, powiedzmy dla naszej, że tak powiem, spójności narodowej. Według mnie, gdyby w 1939 roku Polska stała się sojusznikiem, to co by zrobili endecy? Co by zrobili socjaliści? Co by zrobiła duża część korpusu oficerskiego? Znaczy byłaby opozycyjna do tego. No jedni biernie, pasywnie, inni by wyjechali za granicę, łącznie z oficerami, którzy by się zaczęli podawać pod różnymi pretekstami do dymisji, zwalniać z wojska, albo może od pewnego momentu uciekać. Na Zachodzie by powstał Komitet Polski, który później alianci by uznali za rząd, tak jak z Czechami było. Patronat mu dał Ignacy Paderewski, rocznik, który zmarł w 1941 roku, więc jeszcze miałby 2 lata skutecznej działalności. Tam byłby Sikorski, który ma teraz akurat złą prasę, ale przypomnijmy sobie autorytet Sikorskiego z czasów wojny, czyli lata 39-43, no i później ta pośmiertna pamięć. Sikorski był po prostu traktowany jako wybitny autorytet wówczas, trochę na wyrost, no ale to my teraz wiemy, ale a wówczas ludzie nie do końca. Ja nie wiem, czy taki pułkownik Rowecki chciałby służyć w takiej armii. Według mnie nie. Prysnąłby prawdopodobnie. Albo by odszedł z wojska, byłby cywilem, gdzieś tam by siedział, a potem by się to... Powstałaby wcześniej czy później jakaś konspiracja, z jednej strony motywowana czy z Zachodu w jakiś tam sposób, także finansowy, ale też komunizm nie byłby w Polsce aż tak bardzo niepopularny. Bo przecież nie byłoby ani 17 września, ani Katynia, ani niczego takiego. Przypomnę zresztą, że Katyń został wykonany przez sojusznika Hitlera. Sowiety były w tym czasie sojusznikiem Hitlera i Niemcy chyba wiedzieli o Katyniu tak w ogóle, jest taka teza. Więc według mnie opcja komunistyczna byłaby dość silna. To widać po Jugosławii.
W Jugosławii przed wojną ci komuniści nie byli wcale jacyś tam bardzo silni, ale ponieważ czetnicy Draży Michajlowicza w pewnym momencie zaprzestali walki już w czasie okupacji Jugosławii z Niemcami, a Niemcy jednocześnie mordowali dalej jakichś tam cywilów, więc cywile uciekali w góry, więc nie mieli do kogo uciekać, no to uciekali do komunistów. W pewnym czasie człowiek sobie racjonalizuje swój los i skoro ja jestem u komunistów, no to chyba ja też jestem komunistą. No to... Nie będę się narażał na jakąś schizofrenię. Podobnie we Włoszech było. Tak. Wielu nawet faszystowskich oficerów trafiło do ruchu oporu. Między faszyzmem a komunizmem droga nie jest daleka, jak to wiadomo, między NSDAP a KPD była dość bliska. Więc... No trochę KPD-owców poszło tam do NSDAP i się odnajdowali. Ale w każdym razie opcja, czyli mamy już trzecią opcję. Mamy opcję, że tak powiem, kolaborancką, rządową, oficjalną, prozachodnią, komunistyczną, ale byłaby jeszcze jedna. W każdym kraju, który był sojusznikiem Hitlera, powstawała w stosunku do rządzącego rządu taka opozycja pronazistowska, która się licytowała z tym rządem, że jest bardziej proniemiecka i pronazistowska. Niemcy to wygrywali. Czyli tak jak byli ci strzałokrzyżowcy na Węgrzech na kontrze do Hortiego i potem przejęli władzę zresztą koszmar zresztą, co oni robili. Żelazna Gwardia w Rumunii, Tuka i jego partia na Słowacji. Coś takiego zawsze było. No dla Niemców byłaby to ekstra wygodna sytuacja, więc sądzę, że coś takiego musiałoby nastąpić. Ten Andrzej Świetlicki nagle, nieszczęśnik rozstrzelany później, kolaborant rozstrzelany przez Niemców w Palmirach. I jak to się nazywa jego partia? Narodowa Organizacja Radykalna. Radykalna jakoś tak. No właśnie, nagle by wyrosła na jakąś poważną siłę, bo Niemcy by ją podpompowali. A i ludzie, którzy by tam, nie wiem, jakoś szukali dla siebie jakiegoś, nie wiem, szans awansu, nie wiem, pogubieni czy coś, by zaczęli sami do tego przystępować. Więc mamy już cztery opcje. Według mnie moment, w którym te cztery nurty zaczęły do siebie strzelać, to jest chwila, moment. Jeśli, no weźmy na przykład tragiczne ekscesy, no ale zdarzyły się te przypadki strzelania wewnątrz NSZ-u, Narodowych Sił Zbrojnych, że oni tam do siebie zaczęli strzelać w jednej organizacji. Czy ta sprawa z tym Makowieckim Widerszalem w Warszawie zastrzelonym. To znaczy, to pokazuje, no niestety w podziemiu byli ludzie, którzy mieli trochę zbyt lekki palec do cyngla. W sytuacji wzajemnej nienawiści takich lekkich palców do cyngla byłoby jeszcze więcej, a jak już się poleje krew, to następuje odwet, więc prawdopodobnie ryzyko jakiejś wojny domowej, czyli tego, że wszyscy ze wszystkimi się biją, byłoby bardzo wysokie. Czy pan wspomniał, ale w Armii Ludowej też się tak jest. Ale to byli komuniści, ja ich wyłączam, że tak powiem, z polskiej wspólnoty narodowej, ale tak, to były ekscesy stosunkowo rzadkie. Ale według mnie one są wskazówką. Chodzi panu pewnie o przykład Pacholczyka i tam a propos Toma, tak? To taki... Nie, mi chodzi na przykład, że jak się nazywał ten pierwszy komendant NSZ-u, którego tam pułkownik Oziewicz bodajże. Na koniecznikow Krukowski. Tak, on Oziewicz ma, tak. Którego właśnie podwładni odstrzelili, tak. Że tak powiem. Przepraszam, ale tam z tyłu zgłaszał się jeden pan i dopiero potem redaktor Huber. Tak, to najpierw ten pan z tyłu, tak? Tak, pan się zgłaszał. Znaczy, prosimy o pytania może. Jestem pod wrażeniem poziomu dyskusji, natomiast chciałem zauważyć jedną rzecz. Ja miałem jeszcze taką możliwość, mówię o swoich dziadkach z jednej i z drugiej strony, z którymi rozmawiałem, bo byli zaangażowani w działalność polityczną. Nie będę tutaj mówił szczegółów, ale na pewno by się tutaj spodobało, gdzie byli zaangażowani. Oni byli wtedy bardzo dorosłymi ludźmi. Znaczy jeden miał 40 lat, drugi miał 30 parę lat. Tutaj umknęła jedna rzecz. Dyskusja jest na bardzo wysokim poziomie, natomiast poruszamy się, nie wiem, opiniami, oparciem o jakieś małe grupy, pojedyncze jednostki itd., itd. Zapomnieliśmy, jaka była kondycja świadomości narodu. Ja o tym nie zapominam, ja to zawsze podkreślam. Ja mówię tutaj a propos tego, co się tutaj, o czym tutaj rozmawiamy. Zapominamy o tym, jaka była kultura socjologiczna całego narodu, która była totalnie od ponad 50 lat wstecz
formowana antyniemiecko i antyrosyjsko, zwłaszcza na terenie zaboru rosyjskiego. Była totalnie antyrosyjska. Pełna zgoda, tu się zgadzam, że... Owszem, jak gdyby bolszewizm podrasował antyrosyjskość, ale podrasował. To było zdublowanie tematu. I w tym momencie jakieś, nie wiem, szukanie, że coś i tak dalej. Tak, może jakieś jednostki by wystąpiły, czy słusznie, czy niesłusznie i tak dalej. Ale większość narodu by tego nie poparła. Pełna zgoda. Była zachowana tak, a nie inaczej. O czym świadczy, nie wiem, rozbiórka soboru na placu. Znaczy, jeśli chodzi o te czynniki, to tu pan wskazał słusznie te uczucia negatywne, czyli uczucie strachu i wrogości wobec Niemców i Rosjan, mające realne podstawy. Zresztą to nie było przecież wyssane z palca, ale ja bym jeszcze wskazał też na uczucia pozytywne, w tym sensie przywiązanie do własnej niepodległości. W sensie, że ci ludzie, to było pokolenie, które zdobyło tę niepodległość. Z punktu widzenia intelektualisty. Natomiast nie, zwykłych ludzi też. Tak, zwykłych ludzi też. Nie miała nic wspólnego z intelektualizmem jakimkolwiek, wykształceniem. Tak, ale nie, ale ludzie... Rozbieraliśmy w całej Polsce. Nie, ludzie się interesowali polityką, czytali gazety, słuchali radia, więc dyskutowali przede wszystkim między sobą. Byli po serii powstań, wielkopolskim i trzechśląskim. Tak. Proszę? I byli po serii powstań, wielkopolskim i trzechśląskim. Uczestników było tam ograniczona liczba, no, ale rzeczywiście oni mieli rodziny i tak dalej, ale no dobrze, zgoda. Ale zysk terytorialny. Nie, nie, chodzi mi o to, że jest tam mowa o tym, ale po 33 się wszystko zmieniło i nagle z Niemcami było dobrze. No dobra, no to 33-39 to jest 6 lat. Cofnijmy się 6 lat temu i z kimś bardzo źle żyliśmy przez kilkadziesiąt lat i od 3 lat są takie, jakie jest nasze zaufanie? No trochę ograniczone jednak, mimo wszystko. No. Więc tak to działało. Zresztą to współżycie 33-39 nie było jakąś sielanką. No. Tak, skoro tutaj było tyle odniesień do zakupu sprzętu wojskowego, to Polska nie kupiła niczego, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy. Nie, Niemcy oferowali kilka rzeczy. Polska nic nie kupiła, co było świadomym wyborem. W okresie międzywojennym Niemcy już byli eksporterem broni, bo zdążyli nawet jeszcze Etiopii w 1935 roku podesłać trochę broni na złość Włochom. Więc szybko się pospieszyli. Natomiast a propos naszych zbrojeń w 1939 roku, my to zrobiliśmy za gigantyczny kredyt francuski. Nam udzielony na chyba dość przyzwoitych warunkach. W 1936 roku udzielono nam gigantyczny kredyt francuski, którego, to jest ciekawostka, korzystamy do tej pory. Bo cały COP został zbudowany w poważnej mierze za ten kredyt. My się uparliśmy, że nie chcemy kupować za to od Francuzów sprzętu, na który by się tam długo czekało, tylko chcemy sami produkować. Bardzo słuszna decyzja. COP przetrwał wojnę, PRL, Balcerowicza i poza chyba jedną czy dwoma fabrykami wszystko nadal funkcjonuje. Nasze kraby mamy dzięki temu kredytowi, można powiedzieć. Chciałbym się tylko odnieść do kwestii poruszonej przez pana, który się tutaj najczęściej wypowiada. Kwestia tego, czemu Japończycy nie ruszyli się w 1941 roku przeciwko Związkowi Sowieckiemu, nie zajęli Syberii. Po pierwsze, no skoro zajęliśmy się czym, mieli kilkadziesiąt dywizji zaangażowanych w Chinach. Tak? Niedoceniana przez nas wojna. Tak, która im pożerała. Nawet wojnę przeciwko aliantom zachodnim rozpoczęli głównie po to, by zdobyć naftę. Ropę naftową po tym, jak Rosja. A na Syberii nie było ropy. Tak. Poza tym konflikt pod Hauhengo w japońskiej nomenklaturze nazywanym konfliktem pod Momonhan był konfliktem stosunkowo ograniczonym, w którym Japończycy stracili ledwie dwie dywizje. Konflikt zaczął się na terenie, gdzie nie było wyznaczonej dokładnie granicy między Mongolią a Mandżukuą. Sprowokowany został prawdopodobnie przez sowieckich pograniczników. Więc Japończycy nie mieli planów. Oni tam wcześniej, mieli wcześniej plany było... użycia broni biologicznej i nie. Tak to jest sowiecka propaganda. No, poza tym broń biologiczna ma to do siebie, że ten, który...
Nie, nie, moment. Tak. Czy ktoś zna wojnę, kto została wygrana nowoczesną wojną bronią biologiczną? Ja nie znam takiej wojny. Badań japońskich nad bronią biologiczną, to Sowieci zrobili? No chyba Chińczycy. No dobrze, ale jeśli mieli tę broń biologiczną, to dlaczego jej nie użyli, dlaczego przegrali? Nie to użyli, bo czekali na odpowiedni moment, podkreślam. No to dobrze, ale niech się wypowie. Do 45 roku każdego dnia mieli odpowiedni moment. Nie, to na życiu mocno czekali na nie mieli środków przenoszenia. Ludzie, niech się dokończy swoją wypowiedź pan redaktor Kozioł. Prosimy bardzo. Tak. Japończycy nie mieli żadnych planów agresji przeciwko Związkowi Sowieckiemu ani połknięcia Syberii, również dlatego, że mieli złe doświadczenia z interwencji antybolszewickiej na początku lat 20. Ponieśli tam całkiem spore straty, mało co osiągając, dosyć szybko wycofali to czy, i nie, bo też jest takie pytanie, no to okej, dobra, co atakują i dokąd oni dochodzą? Według mnie zabrnęliby tam, Sowieci by stracili Władywostok, jakiś Chabarowsk, co nie miałoby żadnego znaczenia dla ich wysiłku wojennego, no bo nic tam nie było ważnego w sensie strategicznym, żadnego przemysłu ani wydobycia jakiegoś takiego istotnego. Po drugie, transporty z Ameryki chyba w ogóle nie szły przez Alaskę. Szły, droga powietrzna była. Ale to droga powietrzna, no ale do Władywostoku te statki płynęły, ja nie pamiętam. Ale to jest jakaś nitka, no wszystko wiadomo przez Murmańsk albo przez Iran działa tak naprawdę. Gro dostaw, więc Japończycy by się tam wpakowali jak w Chinach, jeśli chińska armia Chiang Kai-sheka, która była armią wielką, ale jednak to chyba obiektywnie trzeba przyznać złą, ale była wielką. I Japończycy wleźli w tę, jakby to nazwać, mazi, po prostu jakąś taką plastelinę, ubrnęli tam i nie potrafili tego Chiang Kai-sheka stłuc, no to nie wiem, czy oni by tam jakoś szczególnie dużo zawojowali. Wspomniał pan też o kwestii tymczasowości postrzegania bytu pewnych państw. Wyobraźmy sobie, że doszłoby do zmiany frontu w 1944 roku. Czy nie skończylibyśmy z jako granicą, 17. Republika. Tak, albo z granicą obwodu kaliningradzkiego za Mławą. Na przykład. Ja tak uważam. Ja uważam, zresztą to nie tylko ja tak uważam, ale na przykład w roku 1944-1945 roku dużo ludzi, generał Sosnkowski na przykład pisał albo, że będzie wariant typu Wielkie Księstwo Warszawskie, że tak Polska zostanie otworzona, albo że 17. Republika. No, żaden autorytet, no, ale powiedzmy, świadek współczesny, czyli Stefan Kisielewski pisał. Wszyscy myśleliśmy, że będzie 17. Republika. Czyli ono oddaje pewien stan ducha ówczesnych ludzi. Więc to nie było niemożliwe, że była, według mnie, to jest dość niepopularny pogląd wśród historyków i oni to kwestionują, że nie ma mocnych dowodów. Według mnie to było możliwe. Podstawowym dowodem było coś takiego, że Stalin był, jakby to powiedzieć, ultrarosjaninem, ponieważ był Gruzinem, więc musiał bardziej udawać. On się tak uważał trochę za inkarnację Iwana Groźnego, a w rosyjskiej mentalności, tam gdzie ten ruski sztyk już raz stanął, to jest jednak rosyjska ziemia. To skądinąd nadal w pewnej doktrynie państwowej państwa dzisiejszego rosyjskiego jest coś takiego, że Rosjanie, nie Ruskije, no to właściwie ludzie ze Słupcy czy z Mławy mogą się nagle powiedzieć, a my jesteśmy Rosjanie, dlatego że nasi pradziadowie byli poddanymi cara rosyjskiego. Formalnie coś takiego może zaistnieć. Mało realne, ale nie całkiem. Więc coś, co było ziemią rosyjską te raptem 20 parę lat wcześniej, no powinno jednak wrócić do Rosji. To jest trochę nienormalne, że to nie wraca do Rosji. Pamiętam, ja strasznie żałuję, że sobie tego nie odnotowałem. Kiedyś czytałem to gdzieś chyba u Pipesa, był jakiś list Stalina do kogoś, w którym tłumaczył, dlaczego Sowieci wbrew przyjaźni z Chińczykami w 1945 roku po pokonaniu Japończyków osadzili garnizon w Port Arturze, w tym Port Arturze słynnym, czyli po prostu Chińczykom wleźli prawie że pod Pekin. I on pisał, że dla Rosjan z mojego pokolenia strasznie wielkim upokorzeniem i niedobrym przeżyciem była wojna rosyjsko-japońska, kiedy Rosja przegrała i straciła te rosyjskie ziemie, czyli kawałek Sachalina stracili, to tam kogoś ten Sachalin obchodził i tam kilka wysp kurylskich stracili. Jak ja to kiedyś czytałem, że to jakieś taka kabotyństwo Stalina, ale potem tak pomyślałem, że on mógł być szczery w tym, że on rzeczywiście tak mógł tak myśleć.
No i a drugi wariant, Polska okrojona, Polska malutka taka, bo my mamy te, przed wojną mieliśmy 388 tysięcy km kwadratowych powierzchni, teraz mamy 312 tysięcy km. No to ja przypominam wszystkim, że w roku 1919 Węgry liczyły 325 tysięcy km kwadratowych. W chwili obecnej liczą 90 tysięcy. W Trianon obcięto Węgry, że tak powiem, aż do organów wewnętrznych, łącznie ze skórą, rękami, palcami i tak dalej, do żywego mięsa. I co? Coś się stało? Poza tym, że Węgrzy popełniają samobójstwa w skali większej niż przeciętna europejska? Nic się nie stało. Próbowali się z tym przewalczyć, nic się nie dało. Polska jest niekompatybilna, jeśli chodzi o środkową Europę. Jest problem z Polską, jest za duża. W związku z tym rozwiążmy ten problem, pomniejszając ją. To, że nie zostało pomniejszone, to jest nasz udział w koalicji antyhitlerowskiej, że to jednak pewne pozory musiały być zachowane i to nas jakoś ratowało. Wydaje mi się, że też czynnikiem, ale to do tych czynników dorzucam powstanie warszawskie, które uważam, że ja nie jestem krytykiem decyzji o wybuchu. Ja uważam, że kto wie, czy ona nas w poważnym stopniu nie uratowało. Nie krytykuję też akcji burza. Ja uważam, że to był jakiś znak oddawania suwerenności, znaczy pokazywania własnej suwerenności. No bo jakbyśmy nic nie pokazywali, to znaczy, że co? Że nas nie ma. Jak ktoś nie istnieje, ktoś nie istnieje, to nie istnieje po prostu. Czy polskie państwo podziemne ze zjednoczoną ponad podziałami partyjnymi armią, czyli armią krajową, że to były czynniki, które nam pozwoliły zachować suwerenność, bo nie niepodległość w roku 1944 i na dość dużym terytorium. Bo jeśli nie to, no to co? To z jakiego powodu? Jakie były powody, żeby dać tym Polakom tyle? Jakiś Szczecin, Wrocław. Z jakiego powodu im to dawać? Po co im tyle? Więc dla mnie to jest zasadnicza kwestia. I jeszcze jedna ważna rzecz. Zyskaliśmy też czas, bo jednak Polska jest krajem najmniej skomunizowanym z całego obozu. Te rzekomo rozsądne narody, jak naród czeski, rumuński, węgierski, były bardziej skomunizowane. W Czechach się żyło lepiej i na Węgrzech, no ze względu na te kraje były bogatsze przed wojną, ale Węgrów już w chwili obecnej przegoniliśmy, jeśli chodzi o wskaźniki nasze ekonomiczne, życia codziennego i tak dalej, a dysproporcja przedwojenna między Polską a Czechami, a dzisiejsza, zmniejszyła się. Te niezniszczone Czechy, dokoniamy te niezniszczone Czechy, te rozsądne, ale w tym krajach skolektywizowano rolnictwo, rozwalono wszelkie związki wyznaniowe, wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, cenzura była dużo surowsza niż w Polsce i to dotycząca nie tylko publikacji, ale nie wiem, życia akademickiego na przykład. W Polsce te oazy wolności istniały w nich, znaczy to można było funkcjonować. To jest pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się to w Polsce stało? Przecież kolektywizacja też w Polsce ruszyła, ale została zatrzymana. Doczekaliśmy do śmierci Stalina. Jeszcze kolejny czynnik. Ponieśliśmy straszne straty biologiczne, ale nasz przyrost naturalny po roku 1945 był taki, że z 24 milionów dojechaliśmy do 36 milionów. Te kraje rozsądne nie miały takiego przyrostu naturalnego. Znaczy, to też jest coś takiego. Ta wykrwawiona Polska poza tym non-stop stawiała się władzom komunistycznym, co zmuszało ją do korekty działań w taką stronę, którą ludzie odpowiadały. No, grudzień 70 roku, czy nie wiem, Radom w 76 roku, fakt, że tam strzelano do robotników, to ich stłuczono, ale tam władza musiała się wycofać z podwyżek mięsa, a to było jednak mimo wszystko dość ważne, taki egzystencjalny problem. To jest, to my się śmiejemy z tego, jakieś mięso im chodziło. Nie, to był egzystencjalny problem. Musiała się wycofać z podwyżek w 76 roku, musiała korygować, a poza tym nie miała czasu na zajmowanie się innymi rzeczami, typu, nie wiem, przykręcanie śruby kościołowi, nie wiem, rzemiosłu, rolnictwu i tak dalej. Musiała pieścić, co więcej, że ona jest taka dobra. Nikolaj Czałszewski nie miał takich problemów. Janusz Kadar tak samo nie miał takich problemów. Jest pytanie, dlaczego ta wykrwawiona Polska miała tyle energii w sobie? No według mnie źródło też tkwi w tym, że w czasie II wojny światowej staliśmy po dobrej stronie. Polacy o tym pamiętali i byli narodem, że tak powiem, o dużym poczuciu własnej wartości, czy to daje jednak siłę, i pewnym optymizmie. No jeśli się popatrzy, nie wiem, ja starałem się czytać, co na przykład Rumuni piszą o swojej historii. To prawda, powiedział, że to jakieś przygnębienie i pesymizm. Że wszyscy byli od nas lepsi, my jesteśmy beznadziejni, w ogóle nic nam się nie udało, a Polska to w ogóle to Rumunia właśnie zrobiła dokładnie to, co sugerują właśnie Zychowicze, czyli weszła w porozumienie z Niemcami, którzy bardzo szybciutko sprzedali... Pod przymusem zresztą. Tak, dokładnie tak, i Sowietom. Tak, i w ogóle ich nie wzięli w obronę. Tak, i Bułgarom jeszcze kawałek. Tak.
Znaczy, w ogóle ich nie wzięli w obronę. To mimo, że obiecywali, że w stosunku do Sowietów ich wezmą w obronę. Absolutnie nie wzięli ich w obronę. Nie, ale to jest coś takiego. No, jesteśmy, nie wiem jak to powiedzieć, zwierzętami istotnymi czy istotami społecznymi. Dla nas pewne te rzeczy to są kluczowe, że nie jesteśmy automatami. To wracam, zresztą tu pan na końcu powiedział, że te sprawy mentalne są strasznie. Coś, co motywuje ludzi do działania. I według mnie, no, gdzie szukać źródła tego? No, to nie spadło z kosmosu, nie wzięło się znikąd. Według mnie to jest pokłosie i wcześniejszych oczywiście stuleci, ale także tego, bo to jest coś takiego, ja myślę, że tak, no, przegraliśmy, znaczy, może inaczej, nie wygraliśmy tej wojny, ale do końca też nie przegraliśmy. To był jakiś udany survival. Byliśmy w strasznym położeniu. Ponieśliśmy ogromne straty, ale przetrwaliśmy. Jesteśmy nie do złamania. Ja myślę, że to tak do takiego myślenia można sprowadzić. Co by było, gdybyśmy byli ludźmi złamanymi? Na przykład Węgrzy są takim społeczeństwem złamanym, bo Trianon i to na przykład powstanie 56 roku, które jest dla nich powodem do chwały, tak jak czytałem czy rozmawiałem, no to dla nich to jest smutna rocznica. U nas 1 sierpnia 44 roku jest obchodzone jako prawie że radosna rocznica. To tak dzień wolności. Co według mnie też jest o tyle istotne, że to też jest źródło, optymizm jest źródłem siły, no pesymizm jest źródłem słabości. A Węgrzy na przykład tę swoją rocznicę 56 roku, choć to też te powstanie skorygowało, że stalinizm węgierski był po prostu wyjątkowo paskudny, skorygowało politykę, znaczy komunistów węgierskich na in plus dla społeczeństwa, oni w bardzo smutny sposób to obchodzą. Więc no, mają poczucie, Węgrzy mają, to też taka ciekawostka, Węgrzy żyją w przekonaniu, że ostatni, to słuszne zresztą, tak jest, ostatnią wojnę wygrali 500 lat temu. I jak tu żyć? To takie, kiedyś takie stwierdzenie znalazłem u jakiegoś węgierskiego autora, że ostatnią wojnę wygraliśmy 500 lat temu. To strasznie przygnębiające. Powoli nasz czas tu tutaj dobiega końca. Ja chciałem tylko może nawiązać do tych koncepcji 17 Republiki i powszechności obaw po wojnie bardzo ciekawym tropem, który być może jest tematem na jakieś osobne spotkanie, jest występowanie toposu, motywu 17 Republiki. Ja przypomnę, że ta liczba wzięła się stąd, że przez pewien czas istniała Karelofińska Republika, która miała status Republiki Związkowej. Później spadła na autonomiczną, więc było 16 wtedy republik, tak? Kiedy Karelofińska spadła, no to w Związku Sowieckim do końca już było 15 tylko. I kiedy się rozpadł się na 15 podmiotów Konfederacji, tak? Natomiast stąd wtedy w 1944-1945 roku było formalnie 16 republik, no i stąd ta 17. Jest występowanie motywu 17 republiki po stronie komunistycznej, czy po stronie, powiedzmy, kolaborantów komunistycznych, którzy na przykład motywują swoje działania jak obroną przed tym, tak, przed tym że faktem. Przed najgorszym. A to znaczy, co to było to najgorsze? Tak, ale niekiedy jest to powiadane wprost. Już tak kończąc, jeden tylko przykład. Jeden z tomów wspomnień generała Berlinga nosi wprost tytuł. Przeciw 17 Republice. Pozwól, Tomek, powiem anegdotę. Kiedy Stalin zdecydował się na powołanie dywizji kościuszkowskiej, Alfred Lampe się dowiedział i zareagował. Jeden z komunistów przedwojennych. Tak, Alfred Lampe. Przepraszam, będzie wulgarny. Na chuj nam to, przecież mamy Armię Czerwoną. No to oni rzeczywiście liczyli na to, że będzie 17 Republika, Lampe, Wanda Wasilewska i tak dalej. Co prawda przede wszystkim komuniści, ale rodacy Lampego, powiedzmy, tak to nazwijmy. No, Wanda Wasilewska, że tak powiem, norymberska. Wanda Wasilewska podobno. Nie, nie, tak. Wanda Wasilewska według kryteriów norymberskich była czystą aryjką. Ale nie, mówię, że na H mam wojsko tak, polskie. Nie, to Lampe powiedział. Lampe? Wydaje mi się, że to Lampe, ale to jeden krok, nieważne. W każdym razie, w 1944-1945 roku Stalin nie mógł tego zrobić ze względu na to, że był częścią Wielkiej Trójki. Była Jałta, Poczdam, na pewne rzeczy się dogadał, na tymczasowy rząd, że to demokratyczne wybory i tak dalej. Stracił trochę czasu, to zresztą nie tylko w Polsce, bo na Węgrzech trochę stracił czasu, ale nie aż tyle. Na wolne wybory. W Czechosłowacji też trochę stracił czasu tam z innego powodu. Ale gdzieś koło 1947-1948 roku wrócono do koncepcji chyba jednak zjednoczenia. Pisze o tym, jak się ten Jugosłowianin nazywał pokłócony? Milovan Gilas. Gilas pojechał do Moskwy na kilka spotkań i tam usłyszał o takiej koncepcji, żeby stworzyć taką
takie triady, że powstanie federacja najpierw ukraińsko-rumuńska-węgierska jako osobne państwo, druga federacja białorusko-polsko-czechosłowacka, a trzecia federacja rosyjsko-jugosłowiańsko-bułgarska. No i że to będą takie niezależne trzy państwa. No wiadomo, jaka byłaby niezależność tych państw i wiadomo, gdzie stolica tych trzech triad by była. No na pewno nie w Warszawie, tylko w Moskwie. To był trik zresztą przećwiczony przez bolszewików 20 lat wcześniej na Zakaukaziu, kiedy powstała Zakaukaska Republika z Trzech Republik, a potem się połączyła z Rosyjską Republiką Federacyjną Komunistyczną i w ten sposób powstał Związek Republik Sowieckich. Stąd nazwa jest. I o tym samym mówił w wywiadzie dla Torańskiej Jakub Berman, bo on mówił, a była taka koncepcja federacji czechosłowacko-polskiej. I Putrament podobno, ja tego Putramenta już nie czytałem w jakichś swoich dziennikach, tylko ktoś mi zwrócił uwagę na to, że Putrament pisał w dziennikach, że nagle koło 1948 roku pojawiła się koncepcja powrotu do stworzenia takiego mega państwa komunistycznego, czyli wchłonięcia jako kolejnych republik. Na nasze szczęście towarzysze koreańscy się pospieszyli z wojną. Na nasze jeszcze większe szczęście poszło im tam nie tak, jak planowali, więc stanie się to zapakował, a potem się przeniósł do Krainy Wiecznej Rewolucji, więc sprawa się rozwiązała. Więc ja uważam, że to było zupełnie niestety całkowicie realne zagrożenie. A gdyby to przeszło, to co? Byśmy mieli teraz w Warszawie jakąś tak 15-procentową część populacji, która mówiła, gawariła tolka na obszczepaniatnym języku i byśmy tak non-stop się spotykali z tymi ludźmi. W parlamencie naszym Sejmie byłaby partia, która by propagowała, że tak powiem. No, takiej nie mamy. Takiej na przykład, jak jest na przykład na Litwie, są takie, czy tam gdzieś w Estonii, takiej partii nie mamy. Na Łotwie, zupełnie już. Tak. No ale mieć 10-procentową populację w skali kraju z obywateli albo bezpaństwowców. Białostocka Republika Ludowa. Na przykład, jako perspektywa choćby. Na przykład, tak. Ja bym chciał bardzo podziękować naszemu gościowi. A ja tutaj. Dziękuję. Tomek, jeśli pozwolisz. To przede wszystkim ja dziękuję. Ja jestem po prostu, jest mi bardzo miło, że jest to zaskoczone bardzo pozytywnie, bo to widzisz, na spotkaniach brałem udział i poziom debaty, że tak powiem, troszeczkę odstawał. In minus w stosunku do tej tutaj. Tutaj, że tak powiem, spotkałem się z trudnymi zawodnikami i, że tak powiem, w pewnym momencie musiałem się skoncentrować, poprzypominać sobie pewne rzeczy. Trochę żartuję, oczywiście ja się przygotowywałem do tego spotkania, ale chciałbym podziękować za to, że miałem okazję podyskutować z ludźmi, których zakres wiedzy jest naprawdę bardzo duży, imponujący i rzeczowy. Bardzo dziękuję raz jeszcze. To ja dziękuję. Teraz tytułem takich ogłoszeń, powiedzmy, organizacyjnych, to jedno ogłoszenie organizacyjne szybciutko. Jest, ponieważ padła koncepcja zrobienia spotkania na temat problematyki białoruskiej, która no, wybuchła, można powiedzieć, jakby rok temu nagle i jest cały czas aktualna. Mamy potwierdzenie Pawła Kazaneckiego, specjalisty od spraw białoruskich, że wystąpiłby u nas prawdopodobnie 25 czerwca. I jeżeli to dojdzie do skutku, to zostanie spięte w ciągu, powiedzmy, tam dwóch najbliższych dni organizacyjnie, no bo tutaj trzeba uzgodnić i tam z nim trzeba jeszcze uzgodnić, to ja już teraz wszystkich Państwa zapraszam na to spotkanie. Natomiast jeżeli, ponieważ, no wiecie, to się wszystko może omsknąć jeszcze, tak? Ja wszystkich Państwa bardzo proszę, żebyście za 2-3 dni sprawdzili albo naszą stronę internetową, tą naszą nikotową, albo sprawdzili naszego Facebooka, jeżeli ktoś jest na Facebooku. A przypuszczam, że no, część z Państwa jest. To wszystko będzie, tak? Ale w ciągu, powiedzmy sobie, 3 dni. Będę wysyłał te zaproszenia na te maile, które mam, ale różnie z tym bywa, więc po prostu sprawdzajcie, to bardzo Was proszę, tak? Dziękuję bardzo raz jeszcze. Dziękuję.